i zamknę potem wspólnie. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie wysokości stawki takiej opłaty, projekt grupy radnych, druk numer 1479. Pan Dominik powiedział na temat, teraz drugi. Proszę powiedzieć na temat drugi i otworzę dyskusję do obydwu projektów. No tak sobie życzę. Szanowni Państwo, proponujemy obniżkę odpadów w gospodarstwach, odbioru odpadów w gospodarstwach odpadów komunalnych w gospodarstwach wielorodzinnych i jednorodzinnych i w zabudowie mieszanej. Łącznie około 16% tą obniżkę proponujemy. Jest to kwota 25-27 milionów złotych. Nasza propozycja jest zbilansowana po przetargu, o którym mówiłem wcześniej. Koszt obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych, spadł roczny szacowany koszt do 147 milionów złotych i też taką kwotą po przyjęciu tego projektu uchwały też wpływy splanowane z tytułu opłaty śmieciowej się zamkną. W związku z tym mamy możliwość przedstawienia projektu uchwały, który oddaje pieniądze krakowianom, równocześnie nie powodując degradacji systemu i nie powodując konieczności dotowania systemu z budżetu miasta Krakowa. Zasada przy przygotowaniu propozycji związanych z nowymi stawkami była taka, że zaproponowaliśmy największą obniżkę dla tych mieszkańców, którzy w wyniku uchwalenia wejścia w życie w lipcu stawek mieli najwyższą podwyżkę. Czyli proporcjonalnie do tego, ile wzrosły danej grupie opłaty, o tyle proponujemy obniżkę. Jest to od 23% w sytuacji rozliczania się w budynkach wielorodzinnych metodą osobową do niecałych 11% dla gospodarstw jednorodzinnych. Problemy, jakie są przy tym druku, to oczywiście konieczność wypełniania deklaracji śmieciowych, ponowna konieczność, która powoduje, że vacatio legis dla wejścia w życie tego projektu uchwały jest wydłużone. No, tu mamy datę 1 stycznia, aby zarządcy nieruchomości i też osoby fizyczne mogły te deklaracje złożyć i korzystać z tych nowych opłat, co jest warunkiem prawnym wynikającym między innymi z opinii wojewody małopolskiego, którą na naszą prośbę MPO wystąpiło. Jeżeli chodzi o sam system, myśmy się ograniczyli tylko do zmniejszenia samych opłat. Nie chcieliśmy dzisiaj przed nowelizacją ustawy, która będzie w Sejmie procedowana, ustawy śmieciowej, wprowadzać kolejnej rewolucji śmieciowej, ponieważ jest to mieszkańcom na razie niepotrzebne. Należy wrócić do rozmowy na temat szerszej zmiany systemu w momencie, kiedy będziemy mieli nową ustawę śmieciową. Myślę, że jest to kwestia roku. Niemniej jednak zasadnym jest, aby być w stosunku do mieszkańców uczciwym, w stosunku do mieszkańców działać fair. W związku z tym, jeżeli mamy możliwość zmniejszenia opłat za śmieci, to czynimy. Mogliśmy oczywiście czekać na nową ustawę, nowe regulacje. One mają być uchwalone na przełomie maja i kwietnia, wtedy mają w życie, znaczy uchwalone być jeszcze później wejście w życie, w związku z tym musielibyśmy na nie czekać rok, więc uważamy, aby stało się zadość, wykorzystujemy możliwość nowelizacji obecnie istniejącego systemu. Oczywiście wszyscy wiemy, że ta propozycja nie rozwiąże mankamentów. Tutaj pojawiają się głosy, że zamiast obniżki powinniśmy zbudować lepszą ofertę śmieciową, czyli na przykład zwiększyć obowiązkową częstotliwość odbioru odpadów, wprowadzić inne metody skutkujące na przykład systemem śmieci dedykowanych, ale to wszystko podrożałoby system. W związku z tym my chcemy dać wybór mieszkańcom. Jeżeli krakowianie będą chcieli odbierać, żeby od nich odbierano odpady częściej, to po prostu wypełnią w deklaracji zamówienie dodatkowe i te odpady będą od nich częściej odbierane. Niemniej jednak wiemy, że te pieniądze, które
które będą niejako uwolnione, czyli będą do dyspozycji mieszkańców, no bo będą przez to mniej płacić, czyli ich gospodarstwa rodzinne z tego tytułu będą miały jakiś dochód, czy też jakiś zysk, to te pieniądze mogą być ważne dla wielu Krakowian, zwłaszcza w sytuacjach gospodarstw o dużej liczbie osób, czyli to będą na przykład gospodarstwa wielorodzinne, wielodzietne i wtedy ta kwota obniżki już staje się dość duża, bo to jest nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. W związku z tym chcemy, aby te kwoty, te pieniądze były w ich dyspozycji i dlatego zdecydowaliśmy się na obniżkę, a nie na wprowadzanie wprowadzanie do systemu tak zwanych usług dodatkowych jako usługi obligatoryjne, czyli na przykład opłat za pojemniki, likwidację opłat za pojemniki, czy też właśnie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. Jeżeli będą mieli mieszkańcy taką potrzebę, na pewno część będzie miała, w ramach tej obniżki będą sobie po prostu mogli te dodatkowe usługi zamówić. Nie chcemy, tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy decydować za mieszkańców o tym, jak te pieniądze mają wydawać. Ja myślę, że tyle. Kwoty są podane. Omówiłem tylko ogólne założenia do zmian. No oczywiście, jeżeli będą pytania, jest też pan przewodniczący Grzegorz Stawowy, więc razem będziemy starali się na te pytania wszystkie odpowiedzieć. Wydaje się, że dzisiaj jest pole, jest możliwość do tego, aby tą obniżkę wprowadzić przy założeniu, że korekta docelowa systemu odbędzie się już w trakcie obowiązywania nowej ustawy, czy nowelizacji istniejącej, bo to będzie nowelizacja istniejącej ustawy i wtedy będziemy proponować rozwiązania zgodne z duchem tych wypracowanych przez rząd i przez Sejm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję już na temat dwóch projektów. Bardzo proszę, Klub Prawa i Sprawiedliwości, pan... Później w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości uważa Sławomir Pieczyk. Zgłoszoną w projekcie propozycję obniżek opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi za zdecydowanie niewystarczającą. W obliczu przyjętej przez Radę Miasta w formie uchwały kierunkowej o naszej znacznie dalej idącej propozycji obniżek, radni z Prawa i Sprawiedliwości odmawiają wzięcia udziału w głosowaniu. Wyrażone treścią projektu działania projektodawców odczytujemy jako działania pazarowane i obliczone jedynie na osiągnięcie efektu wizerunkowego. Przepraszam bardzo. Powody. Po pierwsze, wynik przetargów dotyczących gospodarki odpadami jednoznacznie wskazuje na możliwość dokonania znacznie większych obniżek ceny. Po drugie, podzielamy zastrzeżenia wojewody, które, jak słyszymy, znalazły się w przesłanym do Urzędu Miasta jego stanowisku w sprawie zasad wprowadzenia zmian w opłatach za gospodarowanie odpadami, a kwestionowana jest tam możliwość wprowadzenia zmian cen bez konieczności dokonywania koryt w złożonych już deklaracjach. Prawdopodobne zakwestionowanie przez wojewodę procedowanej dziś uchwały po jej ewentualnym przyjęciu nie tylko uniemożliwi wprowadzenie korekty cen, ale zwiększy poziom dezorientacji wśród mieszkańców. Po trzecie, zdecydowanie stoimy na stanowisku, że stanowione przez Radę Miasta i Gminy prawo dotyczące tzw. rewolucji śmieciowej musi wychodzić naprzeciw zarówno samej treści, jak i duchowi dyrektywy ramowej 2008/98. Ta bezpośrednio narzuca również naszej gminie obowiązek działania zgodnego z tzw. hierarchią postępowania z odpadami. Powinniśmy działać zgodnie z nią na rzecz ograniczenia strumienia odpadów kierowanych na wysypisko. Głównie poprzez zwiększenie poziomu segregacji. Procedowana uchwała w najmniejszym stopniu nie wykorzystuje najlepszego z narzędzi finansowego do pozytywnego wpłynięcia na ograniczenie strumienia odpadów zamieszanych przekazywanych dziś do systemu przez mieszkańców. Zauważyć należy, że zgłoszony projekt jest próbą wizerunkowego złagodzenia skutków nieuzasadnionych i krzywdzących dla Krakowian, a wprowadzonych wcześniej głosami radnych Platformy Obywatelskiej oraz Klubu Przyjaznego Krakowa, wygórowanych podwyżek za obsługę śmieciową. I na końcu, korzystając z okazji, przypominamy, że od dawna zgłaszamy konstruktywny postulat wprowadzenia systemu odpadów dedykowanych. Dziś już widać, że niezastosowanie tego przyjaznego dla mieszkańców i systemu mechanizmu było błędem. I dziś już generuje kolejne problemy, których dziś jesteśmy świadkami, a skutki których będziemy musieli w
wkrótce sfinansować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan w imieniu klubu Przyjazny Kraków, pan przewodniczący Sławomir Pietrzyk. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Również chcielibyśmy zająć stanowisko w kwestii proponowanych uchwał. Wydaje nam się, że oczywiście uchwały wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznych, bo wszyscy chcemy płacić mniej i to faktycznie jest rozwiązanie, na które czekają mieszkańcy. Ale trzeba również powiedzieć sobie jasno, że przecież nam nie chodzi tylko o jakieś działanie, powiedziałbym takie doraźne, ale chodzi o stworzenie bardzo kompleksowego i operatywnego systemu zbierania odpadów i o to, żeby było miasto czyste. Nie, żeby dzisiaj mieszkańcy się ucieszyli, dostali tam parę złotych niższą opłatę, ale nasze działanie powinno zmierzać ku temu, abyśmy nie mieli tego, co mamy, czyli dzikich wysypisk nadal, żeby segregowane odpady były zbierane i ludzie byli zainteresowani ich zbieraniem, a wszyscy wiemy, że dzisiaj wrzucane są z powrotem, bo słyszeliśmy już z tej mównicy o tym, że ci, co zbierali przez lata segregowane odpady, teraz już nie zbierają. Wrzucają je z powrotem do mieszanych odpadów. Więc nie możemy tego lekceważyć. Musimy się zastanowić i tylko dzisiaj również procedujemy wcześniej uchwałę i cieszę się bardzo, że ona będzie w dwóch czytaniach, ta o zmianie regulaminów. Musimy działać całościowo, to znaczy tak, aby zmieniać i regulaminy, i zmieniać ceny. Proszę Państwa, zmiana ceny, która zostaje proponowana w tych uchwałach, w tej uchwale, to jest, najpierw była 25, 15, 10 i tu zastanawiamy się, dlaczego akurat jest takie zróżnicowanie cenowe, jeżeli chodzi o gospodarstwa indywidualne, jeżeli chodzi o, już bardzo dla mnie zastanawiające jest zróżnicowanie cen w przypadku domów wielorodzinnych, gdzie w jednym przypadku jest to 25%, a w drugim 15%. Państwa, czym się różni mieszkaniec bloku spółdzielczego czy wspólnoty mieszkaniowej, w którym jest jeden lokal mały użytkowy, od tego, którym lokalu użytkowego nie ma. A okazuje się, że różnica obniżki jest 25 i 15, bo w systemie mieszanym ta będzie obniżka o 15, a w systemie czystym no, będzie dalej, tym osobowym, 25. No przecież nie może być ukarany mieszkaniec tej samej spółdzielni, bo jeżeli spółdzielnie na przykład by to wprowadzały blokowo, gdzie w jednym bloku jest lokal spółdzielni, to ci mieszkańcy są ukarani, będą mieć cenę inną, obniżkę, a tamci będą mieli, pozostali obok w sąsiednim bloku, też sąsiedzi, którzy będą mieli tą podwyżkę inną. Również wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, co się stało z nieszczelnością tego systemu. Przecież to, co dzisiaj się dzieje z lokalami użytkowymi, proszę Państwa. Lokale użytkowe wolno stojące, czyli te, które mają możliwość i się wyzwoliły spod kurateli zarządcy, czyli mają albo wolno stojące, albo samodzielne firmy, proszę Państwa, w ogóle nie chcą odprowadzać odpadów do gminy. Ewentualnie wprowadzają śladowe ilości gospodarki komunalnej, czyli tyle, ile pracownik w sklepie na przykład wyprodukuje odpadów no, z jakiegoś drugiego śniadania, a resztę zawierają umowy z firmami i mało tego, że nie płacą za te odpady, to jeszcze otrzymują gratyfikacje. Robią to wielkie firmy, robią to firmy olbrzymie, takie, które drenują polski rynek i wykańczają polskich kupców, a ci polscy kupcy dzisiaj, i podam konkretny przykład, sklep Autogama, firma, która sprzedaje artykuły motoryzacyjne. Proszę Państwa, do tej pory miała umowę z MPO na kwotę jednego kontenera 150 zł miesięcznie do 30 czerwca. Po wprowadzeniu tego systemu, który myśmy pięknie przygotowali, okazuje się, że zarządca, czyli w przypadku spółdzielnia mieszkaniowa, naliczyła zgodnie z deklaracją i obowiązującymi zasadami opłatę od metrów tego sklepu i wyniosła ona 650 zł, proszę Państwa. Czyli proszę sobie przeliczyć, to jest 400% większa opłata. A okazuje się, że ten przedsiębiorca mały no, produkuje zdecydowanie tych odpadów mniej, bo on też by chciał chętnie oddać komuś, kto przyjeżdża do niego i nawet mu zapłaca te odpady, ale nie może, bo zarządca mu taką opłatę narzucił. Jakie tego będą konsekwencje? Niedługo wiele tych sklepów zniknie z powierzchni ziemi. Czyli naszych rodzimych kupców będziemy po prostu likwidować.
zlikwidować, bo to są opłaty, które sięgają często 2-3 zł na metrze. Proszę Państwa, to jest bardzo dużo. Ja sądzę, że tych sygnałów nie możemy lekceważyć. Trzeba się temu dokładnie przyjrzeć. Nie możemy się poczuć usatysfakcjonowani. Dzisiaj obniżyliśmy już opłatę o 10, 15, 25%. Sprawę załatwiliśmy, dostajemy brawa, mieszkańcy nas chwalą, tak, obniżyliśmy ceny. A system dalej jest kulawy. A system dalej jest nieefektywny. A system funkcjonuje w sposób taki, że po prostu mamy dzikie wysypiska, ludzie są niezadowoleni i opłaty są nieprawidłowo ustawione. Dziwię się, że tak sprawę stawia pan radny Dominik Jaśkowiec. Mam nadzieję, że nie, żeby nie wychodził, bo liczę na jego odpowiedź. Cieszę się bardzo, że nie chcę tutaj uwzględnić w tym systemie kwestii związanej właśnie z usługami dodatkowymi. Że niech sobie to mieszkańcy sami załatwiają. Nie, proszę Państwa. Ta sprawa musi być uregulowana kompleksowo. To znaczy kwestia pojemników, kwestia częstotliwości wywozu odpadów, kwestia wielkości pojemników, proszę Państwa. To nie jest sprawa życzeniowa, że ktoś sobie w jakimś bloku czy jakiś zarządca będzie chciał załatwić. To powinno być uregulowane kompleksowo w systemie. To, że pojemniki powinny być dostarczane przez zarządcę jest błędem. Bo jak mówię, to jest niedoskonałe, to jest, skąd zarządca ma powiedzieć, jaki ma pojemnik, bo przyjedzie mu inny jakiś samochód i powie, panie, ten chce pan pojemnik wyrzuć, bo ja potrzebuję inny teraz pojemnik, taki jaki był. To powinny firmy, które wywożą, no to jest logiczne, racjonalne i no, efektywne. Te pojemniki powinny być włączone w koszty systemu, a nie to, jak chcecie, to tak sobie wybierzcie. Ja przynajmniej tak to zrozumiałem. Wydaje mi się, że powinniśmy procedować właśnie zmiany w regulaminie, wyliczyć koszty, włączyć pewne usługi do tych kosztów, bo one podrożeją, a dopiero wtedy przymierzać się do generalnych obniżek, jeżeli jeszcze będą one uzasadnione. Bo ja teraz stawiam pytanie. My dzisiaj obniżymy o 15, 20, 10, też już wprowadzamy tu emocje, że dlaczego indywidualny tyle, a w tych samym bloku jeden płaci tyle, bo ma lokal użytkowy, a w drugim nie. A będzie efekt taki, że będziemy musieli po wprowadzeniu tych regulaminu i tych nowych rzeczy może podwyższyć, bo teraz obniżymy, a za parę miesięcy okażemy się, że system jest nieefektywny, jest za tani, znaczy jest, nie pokrywa wszystkich wpływów, nie pokrywają kosztów i będziemy musieli te ceny podwyższać. Wtedy jak wyjdziemy wobec mieszkańców w przyszłym roku, jeśli będziemy stanęli w obliczu potrzeby podwyższania. Jesteśmy zwolennikami racjonalnego działania. Jesteśmy zwolennikami obniżania kosztów. Jak najbardziej uważamy, że koszty są obecnie zawyżone w porównaniu z innymi miastami, w porównaniu z innymi gminami w Polsce. Oczywiście trzeba to robić, ale trzeba to robić mądrze, trzeba to robić w sposób kompleksowy, całościowy, a nie pod publiczkę. Dlatego bym bardzo wniosek stawiał formalny, aby terminy w tym przypadku związane z procedowaniem tych uchwał zostały wydłużone, bo jest to szansa, że będziemy mogli wnieść poprawki istotne, które ja sądzę, że przynajmniej miesiąc, co najmniej wydłużenie poprawek, żebyśmy mogli to spokojnie, rzetelnie przygotować. I nie to, że my to hamujemy, wręcz odwrotnie. Chcemy naprawdę stworzyć przy tej okazji, nie spieszmy się o 2 tygodnie szybciej, dajmy szansę przygotować system bardziej... Inna sprawa lokali, co tu ktoś powiedział, że faktycznie te lokale, no proszę Państwa, no biorę tylko przykładowo parę ulic, gdzie sklepy wrzucają notorycznie po prostu swoje papiery, śmieci, nieważne, do koszów ulicznych. Przecież teraz kosze uliczne są zapełnione w sposób znaczny po prostu śmieciami, czyli ja zakładam, że one nie może podpisały, nie wiem, ale na pewno nie stosują i nie wrzucają to do worków i nie wywożą, tylko wrzucają to do pojemników miejskich. To tak też nie może być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Patena. Pani Marta Patena rezygnuje. Pan Wojciech Wojtowicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż na początku może powiem, skąd według mnie wzięła się obniżka około 16-17%.
Mianowicie system właśnie wcześniej, kiedy był przedstawiany tutaj w propozycjach w tym roku przed wakacjami, miał kosztować około 174 milionów. Oszczędności z przetargu, ale tylko takie oszczędności mamy, wynoszą około 27 milionów, może niecałe, w związku z tym to jest około 15-16%. Łatwo to wyliczyć matematycznie, stąd bierze się pierwsza jakby odpowiedź, dlaczego tyle, a nie więcej, bo ten system musi się zamknąć, mamy nie dopłacać z budżetu, to jest jedna kwestia. A myślę, że na ten temat jeszcze wnioskodawcy, znaczy zarządca systemu czy projektodawcy powiedzą pewnie bardziej dokładnie niż to, co ja sobie tutaj w tej chwili wyliczyłem. Ale chcę powiedzieć o innej kwestii. No, proszę Państwa, bardzo często jak podnosimy pewne opłaty, no to jest źle, no bo jest źle dla mieszkańców, bo muszą więcej płacić. Jak chcemy obniżyć, no to też jest źle. Ja czegoś nie rozumiem. Znaczy, proszę Państwa, z dzisiejszej debaty, przynajmniej tej, którą w tej chwili słuchałem, wynika, że nie jest to dobre, że chcemy mieszkańcom złagodzić to obniżenie tych opłat za wywóz odpadów komunalnych. Natomiast ja uważam, że powinniśmy to zrobić w kategoriach uczciwości tego, co mówiliśmy wszyscy. Jak tutaj jesteśmy całą radą, faktycznie tutaj mój kolega z klubu PiS-u powiedział, że przegłosowaliśmy uchwałę kierunkową odnoszącą się do tego, że będziemy obniżać te opłaty. Możemy się spierać co do wysokości. Ja powiedziałem, dlaczego akurat tyle. Natomiast wszyscy powiedzieliśmy, że te opłaty należy obniżyć. Ja rozumiem, że ponieważ będzie jakiś wydłużony termin, to Klub Prawa i Sprawiedliwości przedstawi, bo dzisiaj nie głosujemy tej uchwały, przedstawi propozycję, o ile oni uważają i pokażą, gdzie ten system się zbilansuje i będziemy na ten temat debatować, no bo rozumiem, że o to chodziło. W dzisiejszej debacie padły takie sformułowania, że będzie obniżka, powinna być zdecydowanie większa i system ma się zbilansować, no bo rozumiem, że ma się zbilansować. Więc taką propozycję mam nadzieję, że otrzymamy i wtedy będziemy na temat niej dyskutować. Myśmy zaproponowali taką propozycję z takimi stawkami. Można się do niej odnieść, powinno się do niej odnieść. Proszę Państwa, i kilka takich ważnych kwestii, których powinniśmy pamiętać i powinniśmy, że jest ta debata. Jak Państwo wiecie, przetarg na wywóz odpadów komunalnych został ogłoszony na rok. Czyli od 1 lipca 2013 do końca czerwca 2014 roku. Jak Państwo wiecie, organizacja takiego przetargu to jest no, kilka miesięcy. Żeby się z nim zmieścić, z tego co dowiedzieliśmy się, kolejny przetarg będzie musiał być zorganizowany w granicach przełomu roku. Myślę, że najpóźniej na początku przyszłego roku. Zatem cała specyfikacja istotnych warunków zamówienia do tego przetargu, która będzie wynikała między innymi właśnie z naszych uchwał, a także z ustawy, która ma być wprowadzona niestety dopiero na początku przyszłego roku, będzie wynikała z tego, co do tej pory uchwaliliśmy. Więc jeżeli chcemy, żeby były zapisane w tym nowym przetargu, jeszcze nie wiemy, jaki to będzie przetarg, czy na rok, czy na 3 lata, a tutaj obawiam się, że lepiej, jeśli mają być takie zmiany, ja bym proponował osobiście, żeby jednak był na kolejny rok, a nie na 3 lata, bo jeżeli będą takie zmiany i legislacyjne, i w uchwałach, które chcemy wprowadzić, to jednak powinniśmy sobie dać czas na to, żeby potem ewentualnie ten system skorygować, bo dzisiaj, tak jak jesteśmy na tej sali, i nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce, rady gmin nie odpowiedzą bezpośrednio na to, jak ten system później udrożnić i powinniśmy go dostosować do nowych przepisów. Ale zwracam to szczególną uwagę, żeby wziąć pod uwagę, żeby ewentualnie to przemyśleć, a niestety zarządca systemu będzie musiał ten przetarg ogłosić jeszcze według tych uchwał i tej ustawy, która dzisiaj obowiązuje. Jeżeli nam się uda skorygować to jeszcze przed obowiązaniem tego przetargu, to świetnie, ale obawiam się, że nam się wielu zmian nie uda wprowadzić. O tym mówił pan radny Pieczyk, chcąc jakby kompleksowo popatrzeć. No to zgadzam się z tą odpowiedzią, tylko dzisiaj patrzmy też na możliwości prawne. I wreszcie dwa postulaty, które powtarzam wszędzie tam, gdzie mam możliwość. Powinniśmy na każdej płaszczyźnie z ustawodawcą, jak to jesteśmy wszyscy, do wszystkich posłów, do wszystkich senatorów, do prezydenta Rzeczypospolitej, apelować o to, aby po pierwsze w ustawie wprowadzić zapis mówiący o tym, że budynki wielorodzinne powinny być rozliczane od faktycznie wytworzonych śmieci. Proszę Państwa, ustawodawca miał na celu to, aby nie wyrzucać na dzikie wysypiska śmieci. Z budynków wielorodzinnych tak naprawdę nie wyrzucało się do tej pory na wysypiska dzikie śmieci. To głównie były
firmy lub domki jednorodzinne. W związku z tym te zapisy o metrach kwadratowych, o wodzie i tak dalej bardzo utrudniają nam funkcjonowanie w kategoriach tej sprawiedliwości. Państwo tej sami zgłaszaliście, tutaj mówił mój kolega też o tym, że wielorodzinne z firmami i wielorodzinne bez firm, no te nierówności. No, ale sami Państwo pamiętacie, bo początkowo miało być od metrów kwadratowych, na co się nikt nie chciał zgodzić. W związku z tym powstały takie zapisy, które były możliwe prawnie. Ja dzisiaj mówię, że w ustawie powinno się znaleźć zapis, że budynki wielorodzinne powinno się rozliczać od pojemnika. Czyli po prostu tyle, ile się wytworzy śmieci, za tyle się powinno płacić. I wreszcie ostatni mój apel, to wszyscy razem, jak to jesteśmy, powinniśmy również zwracać się do posłów, żeby wprowadzić obligatoryjnie kaucje na opakowania szklane, które są naprawdę bardzo trudno zbieralne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Edward Porebski. Pan Grzegorz jest projektodawcą, tu na końcu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko uzupełnię kolegę Stanisława Rakwała i powiem na temat tego druku 1395, drodzy Państwo, co prawie, że jednogłośnieśmy w te przegłosowali. Między innymi nie tylko chodzi o samą znaczną obniżkę, cośmy się zwracali do Pana Prezydenta z prośbą, ale również chodzi i odczytam na końcowy akapit w uzasadnieniu. Należy zatem umożliwić i zachęcić do segregacji między innymi tak, aby opłaty za odpady segregowane były symboliczne, drodzy Państwo, a w tej chwili nie ma tego symbolicznego. A nawet bezpłatne, może już bezpłatne nie, ale symboliczna złotówka. W związku z tym, no nie widać, jeżeli my obniżamy tam to, co ja obliczyłem, około 3,50 zł, no to jaka to jest obniżka. Dlatego bym bardzo prosił, żeby ewentualnie skupić się również na tym możliwość segregacji odpadów dla mieszkańców, a chcą segregować. Nie, żeby było tak, jak podkreślał pan radny Sławek Pieczyk, że niedługo się nie opłaci nikomu segregować, tylko wszyscy będą ładować do jednego kosza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Paweł Ścigalski. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący, ja odnoszę wrażenie, że znowu dyskusja zamieniła się w dyskusję polityczną, a mieszkańców specjalnie to nie interesuje, bo im głównie chodzi o to, żeby płacili jak najmniej i żeby system funkcjonował jak najlepiej. Ja apeluję o to, żebyśmy mieli czas na to, żeby przygotować ewentualne jeszcze poprawki do tego druku, bo ja uważam, że w systemie jednorodzinnym powinniśmy jeszcze te opłaty obniżyć. Natomiast apeluję do wszystkich radnych i Prawa i Sprawiedliwości i pozostałych klubów, żebyśmy nie używali tu jakichś populistycznych słów za darmo, za złotówkę, no bo to wiecie Państwo doskonale, że to jest oczywiście nierealne. Ten system w tych 160 milionach musi się zamknąć. Natomiast podejdźmy do tej sprawy merytorycznie. Myślę, że te wszystkie dane, które MPO ma i miało czas na to, żeby je przygotować, możemy je przeanalizować, będzie na to czas. Możemy się wspólnie zastanowić nad dobrym projektem, bo tak jak powiedziałem, no mieszkańców nie interesuje za bardzo, kto jaką uchwałę kierunkową przygotował, tylko żeby rzeczywiście te śmieci były na tyle tańsze, na ile możemy je obniżyć, żebyśmy wspólnie doszli do jakiegoś konsensusu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz pan Stanisław Rachwał. A, przepraszam, pani Barbara Nowa. Jednak pan chce? Teraz, dobrze. Bo pan jest projektodawcą, więc chce pan teraz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja z dużym skupieniem słuchałem się w głos klubowy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale mam do Was jedno pytanie. O co Wam tak naprawdę chodzi? Znaczy, o co w ogóle chodzi? Jest projekt uchwały o obniżce. To chyba jest lepiej niż było dotychczas. Jest projekt uchwały o obniżce o kwotę zbliżoną do tego, o ile jest taniej po przetargu. Na przetargu jest oszczędność około 25 milionów złotych, ta obniżka przekracza 23 miliony złotych. Czyli wedle wszelkich danych, jakimi dysponujemy, cały czas system się bilansuje, nawet z leciutką nadwyżką. W związku z tym to jest to, co wiemy na pewno, że możemy obniżyć. Czy możemy obniżyć więcej? Czy możemy obniżyć do symbolicznego jednego grosza za odpady komunalne, czy do jednej złotówki? Być może tak. Jeśli macie dane, z których da się wyliczyć, że się da zrobić, dajcie poprawkę, my to poprzemy. Bo my takich danych nie mamy. Ja też nie rozumiem, dlaczego w Zielonkach czy w Michałowicach płacą 8 zł od osoby, a u nas zaczęło się od 19.
Też nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy MPO tam wygrało przetargi, a krakowianie za to płacą rachunki, czy tam jest taniej między domami jednorodzinnymi niż odbieranie z 11-piętrowego 100-mieszkaniowego bloku odpady. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale z danych, które my mamy, wynika, że jest 25 milionów nadwyżki przychodów nad rozchody. Jeśli macie inne dane, to się z nami podzielcie, albo nie mówcie, że nie będziecie nic zrobić, tylko po prostu pokażcie, jak to obliczyliście, bo my wam możemy pokazać. Nie widzimy problemu. My chcemy, żeby było taniej. Chcemy to od kilku tygodni. Umówiliśmy się z prezydentem miasta, że czekamy na pierwszy kwartał, aż się pierwsze 3 miesiące system będzie spełniał w Krakowie. Zobaczymy, jakie są efekty i na tej podstawie będą zmiany. Wiemy dzisiaj, że średni przychód miesięczny to jest 14,5 miliona złotych z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Wiemy, że 25 milionów jest taniej niż było zakładane. I mniej więcej znamy sytuację bazową. Jeżeli jest inaczej, to mam nadzieję, że prezes Kulty z nas tutaj dzisiaj uświadomi. Państwo pytaliście, czy jest propozycja prezydenta. Jest. No, jest propozycja prezydenta w odniesieniu do tych dwóch projektów, które dzisiaj były wycofywane z porządku obrad. Na podstawie wniosku prezydenta zostały przygotowane nowe uchwały, które jeszcze korygują pewne rzeczy prawne, które są następstwem wyroków sądów w innych województwach. Więc to nie jest tak, że to się po prostu ktoś sobie wziął z sufitu, strygnął palcami i wyliczył, jak mówi radny Rafał, że ktoś z sufitu wziął sobie kwoty. To nie z sufitu, tylko z Excela, panie radny. Z Excela, taki program w komputerze, który dodaje, odejmuje i na końcu wychodzi suma. To jest właśnie suma tych dodawania i odejmowania. Jeżeli macie, albo MPO ma inne dane, to my bardzo chętnie te cyfry zmienimy. Jeśli ktoś wychodzi i mówi, że są dane z sufitu, no to albo nie wie, o czym mówi, tak jak w tym przypadku, albo tego nie liczył. Siedzieli ludzie nad tymi dokumentami przez kilka tygodni i to liczyli. I czy stawki mogą być niższe? No pewnie mogą być niższe. Tylko na dzisiaj nie ma rzetelnych informacji potwierdzających, że dalsze obniżanie ceny nie spowoduje dokładania z budżetu gminy. Przypomnę, że w ustawie jest zapis, że system się musi bilansować, czyli powinien wychodzić na zero. Jeśli chodzi o ten głos pana przewodniczącego Pietrzyka, ja się obawiam, że likwidacja opłat za pojemniki i za usługi dodatkowe, a tak zrozumiałem takie główne przesłanie tego wystąpienia, najprawdopodobniej oznacza koniec obniżki. Dlatego ja bym chciał, żeby prezes Kulty potwierdził, ale jeśli ja pamiętam, to jest kilkanaście milionów złotych przychodu. A tak jak mówiłem, skala obniżki to jest 23 z haczykiem. W związku z tym tutaj jakby jest rozstrzygnięcie ze strony Rady. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, jako przedstawiciel wnioskodawców, żebyśmy termin wydłużyli, tylko żebyśmy mieli świadomość, o czym rozmawiamy. Albo rozmawiamy o realnej obniżce dla fizycznego Kowalskiego, albo rozmawiamy o obniżce dla spółdzielni mieszkaniowych. Bo opłata za pojemnik jest kwestią tego, jak sobie go spółdzielnia później rozłoży, a zdarzają się takie sytuacje, i to jest przykład jakby bez nazwisk przytaczany, że mamy dwa bloki z różnych spółdzielni i w jednym jedni płacą o połowę więcej niż sąsiedzi, ale to wynika z tego, że spółdzielnia w to wrzuca wszystkie dodatkowe rzeczy. No, ja znam takie przypadki, bo te spółdzielnie piszą do nas skargi i mieszkańcy opisują, jak są naliczane stawki. W związku z tym tu trzeba mieć świadomość, że jeżeli decydujemy się na to, żeby likwidować opłaty dodatkowe, co jest możliwe, bo to o tym decyduje Rada, to najprawdopodobniej nie ma obniżki za wywóz odpadów. Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje innymi danymi niż te, które my mieliśmy do dyspozycji, to my chętnie się nad nimi pochylimy i będziemy pomagać w pracach nad innymi stawkami. Panie Przewodniczący, tak jak mówiłem, ja nie widzę problemu z przedłużeniem terminu poprawek, natomiast miejcie Państwo świadomość jednej rzeczy, że czym później uchwalamy, tym później te zmiany wchodzą w życie. Ja myślę, że każda złotówka jest dla mieszkańca cenna, jeżeli zapłaci mniej niż dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Barbara Nowak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj pan Wojtowicz był łaskaw powiedzieć, że nie rozumie, dlaczego nam się nie podoba, że Państwo chcą uszczęśliwić mieszkańców Krakowa i obniżyć kwoty. Otóż nie chodzi o to, że nam się nie podobają obniżki. Chodzi o to, że nie podoba nam się sposób działania Platformy Obywatelskiej, tak w mieście Krakowie, jak i w całej Polsce, obliczony na taki
tani poklask. Bardzo prosta zasada. Najpierw wszystko wywindować jak najwyżej, a potem troszeczkę obniżyć. I jesteśmy dobrzy, jesteśmy kochani, jesteśmy super. Nie, nam się to nie podoba. Po prostu nam się to nie podoba. Mamy z tą chucpą do czynienia od jakiegoś czasu. Proszę sobie przypomnieć ostatnie pomysły i występy, które bardzo łatwo przyrównać do tej sytuacji, którą mamy obecnie, o której cały czas teraz mówimy, czyli obniżki za przedszkola, tak? Najpierw się windowało ceny, teraz mamy złotóweczkę, może być jeszcze mniej, może być nawet jeden grosz, tylko tyle, że dzieci w tych przedszkolach już nie mogą korzystać z zajęć dodatkowych, bo z tej złotówki niestety nie można wygospodarować pieniędzy na dodatkowe zajęcia. I moja obawa polega na tym, że my w tym momencie też zaczniemy sobie właśnie takie robić różne dziwne rzeczy, nie oparte jednak, panie przewodniczący stawowy, na obliczeniach, bo my ich nie znamy i obojętnie, czy to jest Excel, czy to jest jakikolwiek inny program, bo to nie o program chodzi. Chodzi o konkretne, ważne, właściwe wyliczenia. Takie, które by nam dawały wiedzę. I o te właśnie wyliczenia zwróciliśmy się w uchwale kierunkowej. I przypominam, ze szczęściem w oczach o tym mówię, że również przez państwa partie przegłosowane, że prezydent miasta Krakowa ma nam dostarczyć takie dane i ma wreszcie dać propozycje takich opłat, które będą realne, które będą faktycznie odnosiły się do stanu faktycznego. Co jeszcze nam się nie podoba? No bardzo wiele rzeczy. Między innymi to, że segregacja nie jest odpadów tutaj w tym systemie, który jest, nie jest ceniona. A może by tak prowadzić taką zasadę, która jest znana niemal w całym świecie. Śmieci się opłacają. Czemu u nas się nie opłacają? Czemu nie ma punktów skupu tych śmieci? Może jednak warto byłoby jeszcze nad tym popracować. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak brzmiała ta nasza uchwała kierunkowa, to bardzo proszę do niej wrócić i dobrze byłoby jednak, żebyśmy tą hierarchię zachowali i jeżeli postanawiam cokolwiek, to naprawdę na rzetelnych podstawach, wyliczeniach, prawdziwych wyliczeniach, te, które spowodują, że opłaty po pierwsze będą realne i będą takie, które będą w stanie unieść mieszkańcy Krakowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Rachwał. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja oczywiście, pan Grzegorz Stawowy jest, bo ja oczywiście z pełną pokorą chcę powiedzieć, że program Excelu znam, ale jakoś nie byłem godny jako kolega i rozumiem współpartner kolegi radnego Grzegorza, że ja tych dokumentów nie dostałem. Jakoś on ma w posiadaniu i może przygotować w oparciu o te wyliczenia propozycje zmniejszenia stawek, natomiast ja jako radny takich wyliczeń nie ma i bardzo nad tym boleję. I druga rzecz, po wystąpieniu pana przewodniczącego stawowego właściwie poczułem pewność, kto jest prezydentem miasta stołecznego miasta Krakowa. Ponieważ pan prezydent ma odpowiednie służby, zresztą myśmy to taką uchwałę skierowali, koleżanka mówiła, i on ma przygotować propozycje po prostu zmian, w tym wypadku bardzo poważnych zmian, jak chodzi o śmieci, nie tylko o śmieci. Proszę państwa, tak teraz czytam ostatnio gazety, bardzo proszę. Państwo radni z Platformy podnieśli w sposób znaczny ceny biletów MPK. Podnieśliście państwo. Mówiliście państwo, że podnosimy te ceny, bo taka jest potrzeba i nie będziemy podnosić wcale tych biletów okresowych. A co teraz czytam od paru dni, prawda, że pan prezydent chce podnieść bilety okresowe. Państwa, biletów okresowych, przepraszam. W związku z tym, dzisiaj jest tak, jutro jest tak. Państwo podnieśli po prostu ceny w sposób znaczny, odbiegający od przetargów na śmieci. I teraz państwo chcą pokazać mieszkańcom, proszę państwa, myśmy poprawiamy się, my teraz państwu nie. Tak nie można. Uważam, że to jest zadanie pana prezydenta, to jest zadanie służb prezydenckich. Z tego co wiemy wszyscy chyba, prezydentem jest profesor Jacek Majchrowski. On ma przygotować Radzie Miasta Krakowa stosowne wyliczenia i propozycje cen w oparciu o oczywiście analizę kosztów, a my mamy to ocenić, a państwo się bawią w prezydenta miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu
Pan Dominik Jaśkowiec. Szanowni Państwo, ja też ze zdziwieniem słucham tej dyskusji i zdziwienie moje rośnie. Niemniej jednak postaram się odnieść do kilku kwestii, które są ważne, żeby wytłumaczyć, czy spróbować wytłumaczyć kilka faktów. Generalnie z faktami nie powinno się dyskutować, ale z tym jest różnie. Różnicowanie obniżki, którą proponujemy, wynika ze zróżnicowania podwyżki, bowiem ustawa określa zasady, na jakich możemy naliczać opłaty za śmieci. I stąd niestety wynika fakt, że została podwyżka zróżnicowana, w związku z tym pewne grupy mieszkańców ją bardziej odczuły, pewne grupy ją mniej odczuły, a w niektórych przypadkach, to nikt wcześniej nie powiedział, nowy system spowodował obniżkę, bowiem wystarczy sprawdzić sobie domki jednorodzinne, w których mieszka bardzo dużo osób, są liczne rodziny. Nowy system w takich przypadkach spowodował obniżkę cen. Takie przypadki są, jeżeli w domku jednorodzinnym mieszkało 7 lub 8 osób, oni płacą w wielu przypadkach mniej w nowym systemie niż płacili do 30 czerwca, wtedy płacili więcej za wywóz śmieci. To jest ciekawe, prawda? Jeżeli chodzi o termin poprawek, Mój kolega osobisty z ulicy Rozmarynowej ma tą przyjemność, że płaci mniej za śmieci. Mieszkają ich 8 osób w domku jednorodzinnym i płaci kilka złotych mniej. Także pani też płaci mniej. Także są takie przypadki. Stąd zróżnicowanie obniżki, żebyśmy największą obniżkę zrobili dla tych, dla których ta podwyżka była najwyższa. I stąd ten cały mechanizm. Jeżeli chodzi o termin poprawek, no oczywiście można je wydłużać. Generalnie nie mamy przeciwko temu, natomiast tak jak to było powiedziane, z uwagi na konieczność ustawową zebrania nowych deklaracji, wydłużenie terminu poprawek wejścia w życie projektu uchwały spowoduje opóźnienie wejścia w życie projektu. W związku z tym niestety mieszkańcy będą czekać dalej na tą obniżkę teraz to już będzie niestety wynikowe z naszych decyzji Rady. Pojawiła się tutaj w wystąpieniu pana Pietrzyka taka kwestia, czy obniżać, czy wprowadzać system usługi dodatkowe. I tu faktycznie jest pewien spór, ale my uważamy, że należy obniżać, a jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z usług dodatkowych, to w ramach tej obniżki może sobie je zamówić. Być może faktycznie będą takie osoby, które z tego skorzystają. Natomiast uważamy, że jest pewien standard i ten standard powinien być obsługi jak najtańszy, jak najefektywniejszy. Tu jest ta różnica. Pan mówi, Rada ma decydować, jaką mieszkaniec ma mieć obsługę, tak? A my mówimy, Rada ma decydować o minimum, natomiast jeżeli mieszkaniec będzie chciał więcej, to w ramach tej obniżki, którą mu proponujemy, może skorzystać z usług dodatkowych. Wolimy to bardziej liberalne rozwiązanie. Tak się akurat składa. Jeżeli chodzi o obniżki, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość tak mocno podkreśla ten fakt, że oni zawsze byli za tym, żeby płacić jak najtaniej, jest ta wiadomo zła platforma. Natomiast ja przypomnę, to jest dumą pan radny Szymański podkreślał, że państwo proponowali system śmieci dedykowanych, to jest tak genialny system, tylko dlaczego pan nie powiedział, że wprowadzenie tego systemu spowodowałoby podrożenie istniejącego systemu o około 1,60 zł od osoby? Jak to nam na komisji przedstawiciele MPO powiedzieli? Generalnie ja nie mam podstaw, żeby nie wierzyć tym wyliczeniom. W związku z tym państwo proponowali system, który byłby droższy od obecnego jeszcze o 1,60 zł na mieszkańca. Więc może tak zacznijcie państwo refleksję od samych siebie, ponieważ system śmieci dedykowanych, który jest rzekomo tak genialny, spowodowałby to, że mieszkańcy Krakowa płaciliby więcej za śmieci. I to jest kwestia, na którą warto się zastanowić, może trochę więcej pokory. Jeżeli chodzi o śmieci segregowane, oczywiście ja też bym chciał, żeby mieszkańcy płacili za nie jak najmniej, bo jest to zachęta dlatego, żeby te śmieci segregować, odtwarzać te surowce wtórne. Niemniej jednak przypominam, że Wysoka Rada przyjęła coś takiego jak polityka podatkowa i w niej są pewne zasady,
zapisane. Jakoś dotychczas Klub Prawa i Sprawiedliwości nie wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą zmienienia tej polityki. A tam jest zapisany procentowy upust, opłaty, różnicy pomiędzy opłatą za śmieci segregowane i niesegregowane. Stąd jest to 50%. Jeżeli Państwo chcą, żeby było inaczej, zmieńmy politykę. Zmieńmy politykę podatkową, wystąpcie Państwo z projektem uchwały. My się nad tym pochylimy. Pewnie jeżeli będą pieniądze na to, no to możemy to wprowadzić, bowiem każda obniżka opłat, no na to trzeba skądś dać, prawda? Jeszcze tu była kwestia uchwały kierunkowej, ale tą uchwałę kierunkową pominę, bo ona niewiele wniosła do sprawy tak naprawdę, ponieważ to raczej był taki symboliczny, pusty gest. Panie prezydencie, pomóż nam pan, ponieważ sami tego nie umiemy zrobić. A co ustawa mówi? Ustawa mówi, że to Rada określa wysokość opłaty i Rada ma w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, podobnie jak prezydent. To nie jest budżet miasta, to jest opłata i w tej sprawie my możemy jako Rada wnosić projekt uchwały. W związku z tym ja przeciwko temu projektowi głosowałem, dlatego że uważałem, że należy samemu wziąć sprawy w swoje ręce, na podstawie rzetelnych wyliczeń, na podstawie rzetelnych analiz zrobić dobry projekt obniżki. A skąd wziąć te wyliczenia? No zawsze radni mogą napisać interpelacje. Ja napisałem w tej sprawie kilka interpelacji, dostałem wyliczenia, które były pomocniczym elementem w naszych pracach nad projektem uchwały. Można to zrobić. Państwo też mogą pisać interpelacje, też mogą pisać, dociekiwać, spotykać się. Ja myślę, że tyle, bo jakby nie chcąc faktycznie przedłużać, bo Tomek się spieszy do mównicy. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Urynowicz. Można odwrócić kota ogonem, można. Panie przewodniczący, uchowaj Boże, ja nie będę ani tak wiele czasu Państwu zajmował, jak mój przedmówca, ale bez wątpienia byłem zajęty, także teraz zastanawiałem się z panią doktor Jantos nad koncepcją czasu, bo że tak powiem, ewidentnie go tracimy. Pamiemy. Powielając to wszystko, co wcześniej nasi koledzy łaskawie byli odkryć, a prawda jest taka i ja bym chciał, żebyśmy, że tak powiem, zasypując spory między różnymi frakcjami w Radzie Miasta Krakowa, szukali jak najlepszych rozwiązań przede wszystkim dla mieszkańców. Ja chciałem wystąpić z głosem popierającym postulat pana radnego Pietrzyka, zresztą to pojawiało się także w innych wystąpieniach, o przedłużenie czasu zgłaszania poprawek, przynajmniej o miesiąc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Włodzimierz Pietrus. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, ponieważ mówimy o dwóch drukach, to mój wniosek będzie dotyczył obu druków 1479 i 1480 odesłanie, celem, który już wymieniłem. Natomiast tu Państwo poszli trochę na skróty, przynajmniej z tego, co przekazał pan Wójtowicz, informacji, jak kalkuluje obniżkę, że mamy wyjściowo 184 miliony złotych, tak jak było, i mamy oszczędności 24 miliony na przetargu, ponieważ tkwimy dalej w cenach wiedeńskich i dalej tkwimy w cenach berlińskich, czyli te miasta mają te same opłaty za śmieci, a my mieszkamy w Krakowie. I tu już jest feler. Poza tym, jak Państwo też pewnie analizowali, mamy ceny porównywalne z cenami warszawskimi, a jesteśmy praktycznie najdroższym miastem w tym zakresie. W związku z tym, wyższe niż Berlinie. W związku z tym nasz wniosek nie jest przypadkowy, że chcemy analizy od prezydenta, ponieważ ta analiza pierwotna jest widocznie błędna, skoro zostaliśmy zepchnięci na najwyższe ceny w Europie, bo możemy się właśnie porównywać z Berlinem i z Wiedniem. Poza tym już minęło pół roku od tego czasu, gdzie była pierwotna analiza wykonywana i należy wprowadzić odpowiednie korekty, a nie bazować dalej na 174 milionach wyjściowej kwoty minus koszty przetargu, bo to nie jest wystarczające. To Państwo dalej proponują ceny berlińskie i dalej wiedeńskie ceny, gdzie w Wiedniu dodatkowo poza odbiorem śmieci przeznacza się środki na instalacje. Co chcieliśmy większe? Przepraszam. Panie radny, nie byłem na tej komisji, ale... Ja bardzo bym prosił o zachowanie spokoju.
ceny dedykowane, ja słyszałem o 90 groszy i już pan tu przekłamuje. No to proszę powiedzieć całą prawdę, a nie prawdy. Proszę mówić całą prawdę, panie, a nie prawdy. Panie Włodzimierzu, proszę zadać pytanie. A dokładnie. To kolega zaczyna. Tak. Proszę zadać pytanie. Bardzo bym prosił, w związku panie z tym, Dominiku, o spokój. I w związku z tym... W związku z tym ja oczekuję, że strona prezydenta, ponieważ nie radni Platformy Obywatelskiej, tylko strona prezydenta ma informacje, analizy finansowe, bo nie wyobrażam sobie, żeby radni PiS-u czy Platformy znaleźli takie dane gdzieś tam pokątnie. Po prostu ktoś za te dane musi odpowiadać. W związku z tym liczę na to, że strona prezydenta przygotuje nam aktualne dane finansowe, na podstawie których będzie można stosowną uchwałę przygotować. Oczywiście ja nie rozumiem, dlaczego prezydent ucieka przed takim projektem. To jest jego sprawa, bo państwo tutaj twierdzą, że jest to w porozumieniu z prezydentem. Ale my, radni Prawa i Sprawiedliwości, oczekujemy rzetelnych, niższych danych, a nie 174 milionów sprzed pół roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu. Pan Ryszard Gawusiński. Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ostatnie badania amerykańskie wskazują na to, że większość dzieci w Stanach Zjednoczonych uważa, że mleko się bierze z lodówki. Inne dzieci też myślą, że mleko się bierze z bankomatu. Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy uważa, że dane bierze się z Excela. A my uważamy, proszę Państwa, po prostu, że trzeba zrobić normalny bilans przychodów i rozchodów. Ten bilans musi wyjść na zero i sprawa będzie prosta i jasna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, bardzo proszę o zabranie głosu pan Ptaszkiewicz. Bardzo proszę, a potem pani Teodozja. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jakie mamy fakty? Fakty są następujące. Od kilku miesięcy mamy nowe uwarunkowania prawne dotyczące rozliczania śmieci. Mamy duży bałagan, wiele obszarów, które nie działa poprawnie. Mamy wiele problemów wciąż nierozwiązanych, pomimo tego, że właśnie już jest wspólny koszyk dochodowy, zbierania przychodu. I dzisiaj nagle radni Klubu Platformy Obywatelskiej występują w wyścigach, kto będzie Świętym Mikołajem w tym roku. Kto rozda więcej pieniędzy? Drodzy Państwo, Excel wszystko przyjmie. Excel wszystko przyjmie. Ale pytanie jest takie, czy my jako radni mamy brać na siebie odpowiedzialność z tego tytułu, że problemy są wciąż nierozwiązane? Prezydent ma odpowiednie służby. Ja nie rozumiem, dlaczego dzisiaj doprowadzamy do takiej sytuacji, że właśnie projekt uchwały prezydenta jest wycofywany, jest przepychanka tutaj, kto zainicjuje te działania, natomiast nie rozwiązujemy problemów. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podczas tej dyskusji na tej sesji Rady Miasta padło wiele pytań dotyczących tego, jak będziemy realizować poprawę czystości miasta, usunięcie worków śmieci, usunięcie tych dzikich wysypisk. Mówimy o tym, że to jest program A, program B, ale de facto wciąż chodzi o pieniądze też. I trzeba to, tak jak tutaj zostało już powiedziane, trzeba to porządnie zbilansować. Bilanse robi się zazwyczaj na koniec roku. I to jest, wprowadzony system został w połowie roku. Wyścigi po 3 miesiącach są naprawdę moim zdaniem przedwczesne. Ani mieszkańcy tego tak bardzo nie odczują, a jeżeli problemy wciąż będą nierozwiązane, to po prostu to jest nasza niekompetencja. Ja sugeruję, że ten wniosek powinien być odrzucony w pierwszym czytaniu. To jest kompetencja prezydenta Rady Miasta. Przepraszam, prezydenta miasta, nie Rady Miasta. To powinno być dobrze zbilansowane na koniec roku. I w grudniu, czy też na samym początku stycznia, powinniśmy wtedy ten temat podjąć zgodnie z pełną i rzetelną analizą przeprowadzoną przez właściwe służby. A nie takie właśnie mierzenie, że to akurat nam będzie pasowało, bo tyle żeśmy zaoszczędzili, to w sam raz. Ale nie zadajemy pytania, dlaczego właściwie te stawki są wyższe niż w wielu innych obszarach. Znaczy te pytania padają, ale jeszcze nie ma do końca na nich odpowiedzi. W związku z tym dajmy szansę wybrzmieć wszystkim problemom, zróbmy wtedy podsumowanie i wtedy ocenimy działania, a nie po prostu bawmy się, kto będzie Mikołajem w tym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie tylko, czy to jest wniosek, mam pytanie do pana radnego, czy to jest wniosek formalny?
Wniosek formalny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Teodozja Maliszewska. Bardzo proszę. Nie trzeba. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Słuchajcie. Obiecałam sobie dzisiaj, że nie będę zabierać głosu, ale chcę. Obiecałam to dyrektorowi Skubidzie, ale dzisiaj ta moja wypowiedź jego nie dotyczy. Wytłumaczył mi wszystko, zrozumiałam. Jest okej. Ale do paru spraw muszę dorzucić ziarnko goryczy. Moja ulubiona koleżanka radna Basia Nowak z tej mównicy przed chwilą powiedziała: zgadzamy się na obniżkę, ale nie na to, żebyście wy to robili w taki sposób. Nie komentuję tego w ogóle. Mój ulubiony radny, pan Stanisław Rachwał, dlaczego nie prezydent, a my powinniśmy to tylko ocenić. Nikt nam nie dał wyliczeń i my ich nie mamy. Otóż my też tych wyliczeń nie mieliśmy, poprosiliśmy o nie, bo chciało nam się przygotować projekt uchwały. Po prostu nam się to chciało. Te wyliczenia i analizy trwały tygodniami. To się nie wzięło wczoraj z sufitu czy z czegokolwiek. Myśmy monitorowali, tak jak z tej mównicy obiecywaliśmy, ustalając stawki pierwsze. Będziemy tego pilnować. I nikt mnie jako radnej nie odbierze prawa do zgłaszania wniosków. Nie będę czekać, żeby tylko pan prezydent zgłaszał wniosek, będę obniżał, bo tu siedzi pan skarbnik, który chętnie by jeszcze podwyższył. To jest po prostu inna funkcja. Gospodarz patrzy, żeby mu wystarczyło pieniędzy. A my patrzymy, czy dobrze liczy. Proszę państwa, nikt mnie z wyjątkiem projektu budżetu, bo to jest kompetencja prezydenta, nie odbierze prawa do wnioskowania. I ostatnia uwaga do kolegi radnego Ptaszkiewicza. No widać, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu. Ad vocem, proszę bardzo. Bardzo proszę, ad vocem, pan Gilarski. A potem pan przewodniczący. Panie przewodniczący, ja tylko ad vocem do mojej poprzedniczki. Ja dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie składałem interpelację do pana prezydenta z prośbą również o te wyliczenia. Ich nie otrzymałem. W związku z tym, jak rozumiem, są równi i równiejsi. Państwo otrzymaliście, ja nie otrzymałem interpelacji z URZE. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Kośmider. Boguś. Znaczy, proszę państwa, po pierwsze zacznijmy od spraw najważniejszych. Jaki jest problem? Problem jest taki, że mieliśmy wdrożyć ustawę śmieciową, mieliśmy ustalić opłaty. Te opłaty ustaliliśmy na podstawie szacunków. Szacunków, które dostaliśmy od pana prezydenta, analiz, które prezydent zrobił. Przy tych opłatach obniżyliśmy lekko cenę, licząc, że po zrealizowaniu przetargów to obniżenie zostanie skompensowane efektem przetargów. Co się stało? Okazało się, że przetargi dały, jeśli chodzi o przewożenie śmieci, dały wynik, o którym tu była mowa, 20 parę milionów złotych. W związku z tym ten system o tyle może być tańszy. Musi się samobilansować, o tyle będzie tańszy. Pytanie, kiedy to robić? No, im szybciej, tym lepiej. Oczywiście była mowa we wrześniu, była mowa na początku października. Zaczynamy to robić teraz, bo rzeczywiście, nawet jeżeli to jest kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt złotych na rodzinę czy więcej, to są jakieś pieniądze, które zostają i które nie muszą być przez miasto zbierane, bo jak widać, jest to tańsze. Oczywiście możemy mówić, że poczekajmy do końca roku. Tylko proszę państwa, do końca roku oznacza realnie dopiero od czerwca przyszłego roku. Od czerwca przyszłego roku, a przecież w przyszłym roku, nie pamiętam, ale chyba w lutym czy w marcu, będzie robiony kolejny przetarg. To co? Jeszcze nie skonsumujemy efektów niskiego tego przetargu, a już będziemy czekali na efekty kolejnego przetargu. No to się kupy nie trzyma, to po prostu no, trzeba sobie zdawać sprawę z kolejności i z czasu, w którym to co się dzieje. Czekanie moim zdaniem jest błędem.
analiza Excel, bilans i tak dalej. No dokładnie, panie radny Kopuściński, o tym była mowa. Bilans można zapisać w Excelu, ale aktywa z pasywami, przychody z kosztami muszą się zbilansować. Czy to się robi w Excelu, czy to się robi długopisem, to już jest mało ważna sprawa. Ważne, żeby to się bilansowało. Prawa nie. To, że to robimy, no tak żeśmy mówili, kiedy te rzeczy były uchwalane, że po przetargach będziemy obniżali ceny, bo jeżeli przetargi dadzą korzystny wynik, będziemy obniżali. Kolejna sprawa, i nie robimy tego na sesji nadzwyczajnej, tylko na zwykłej, bo uznaliśmy, że nie ma takich okoliczności, żeby wymagały nadzwyczajnej sesji. Usługi dodatkowe. No to jest pytanie fundamentalne, znaczy to jest pytanie o to, jak ma funkcjonować system. Czy system ma funkcjonować tak, że jeżeli mamy możliwość obniżenia, to obniżamy wszystkim, a ci, którzy chcą usługi dodatkowe, częstsze odbieranie śmieci, pojemniki, inne urządzenia i tak dalej, płacą za to, czy też ci, którzy mogą skorzystać z tych urządzeń, są w jakiś sposób preferowani, ale ci, którzy nie korzystają z tego, będą mieli gorzej, no bo nie będzie tej obniżki. Moim zdaniem wariant, który został zaproponowany, jest lepszy. Cześć, kiedy mieliśmy okazję być z panem radnym Węgrzynem w Krynicy na forum ekonomicznym, tam było wielkie takie spotkanie dotyczące tego, jak wygląda fundusz, jak wygląda system gospodarki odpadami w innych krajach. Byli przedstawiciele chyba ze Słowacji, którzy prawie trzy lata temu wprowadzali to, bo jesteśmy jednym z przedostatnim krajem Unii Europejskiej, w którym nie funkcjonował ten system. I jeden z tych przedstawicieli mówił tak, stabilizacja tego systemu trwała dwa lata. To znaczy po dwóch latach, to chyba było na Słowacji, może mnie pan Kultys poprawi, bo też był na tym, nastąpiło wyczyszczenie wszystkich problemów. Oni mieli dokładnie te same problemy, co my, nieodbieranie śmieci i tak dalej. Karygodne problemy, ale je mieli. Dwa lata trwało stabilizacja. Wydaje się, że u nas trochę szybciej. I druga rzecz. Ceny spadły w ciągu tych dwóch lat o około 50%. Dlaczego spadły? Ano dlatego, że ten przetarg, który teraz był, dał obniżkę o 20 chyba 5 milionów. Ale za chwilę będzie kolejny przetarg, w którym już będą startowały firmy, które wiedzą. No poprzednio daliśmy obniżkę o 20 milionów, nie wystarczyło. Ci dali 25, wygrali. Trzeba dać mniej. Gdzieś to się wystabilizuje. Dojdzie sprawa ekospalarni, która przyniesie nieco tańsze koszty składowania, bo odpadnie opłata marszałkowska. Co też nie jest bagatelna sprawa, bo w 2016 roku ta spalarnia wejdzie i jej efekty będą takie, że znowu będziemy korygowali ceny. I to myślę, że to jest akurat dobra rzecz i im szybciej to będziemy robili, tym lepiej, bo w tej chwili już są wystarczające dane, żeby ten pierwsze parę miesięcy podsumować. Jeszcze, proszę Państwa, na koniec ostatnia rzecz. Wiemy, że z tego, co mówił zresztą pan dyrektor, pan prezes Kultys, wiemy, że w Krakowie jest 760 tysięcy ludzi zameldowanych. Wiemy, że z deklaracji wynika, że to jest jakieś 560 tysięcy ludzi złożyło, powiedzmy to przeliczając, deklarację. Gdzie nam zginęło 200 tysięcy? Wiemy, że z zużycia wody wynika, że jest dużo więcej mieszkańców. Pytanie ile? Czy to jest 900 tysięcy, milion czy milion sto? To też jest pytanie, czy w jakiejś perspektywie nie należy wrócić do rozmowy o metodzie, na przykład o metodzie dotyczącej wody. Mówię na przykład, ponieważ kiedyś mi się wydawało to za najlepszą metodą po analizie, którą przeprowadziłem, jeśli chodzi o inne miasta, które to już prowadziły, od paru miesięcy stosują, no widzę minusy tego. To nie jest takie proste w jedną czy w drugą stronę. Tym niemniej to są realne dylematy. Rada jest po to, żeby radzić, a nie tylko po to, żeby coś zatwierdzać. Jeżeli ma ustawową inicjatywę uchwałodawczą, to może i powinna z niej korzystać. Podsumowując, proszę Państwa, powinniśmy to robić stosunkowo szybko, powinniśmy to robić w oparciu o czytelną analizę i to, co przedstawił prezydent w jego imieniu, odpowiednie służby, taką analizą są. Jeśli chodzi o sprawy usług dodatkowych, takich czy innych, to moim zdaniem lepiej jest obniżać wszystkim, niż preferować tylko grupę, która z tych usług korzysta, bo to nie są wszyscy, a wszyscy będą dostawali obniżkę. Doświadczenie innych krajów mówi, że paradoksalnie u nas i tak nie jest najgorzej, bo ta stabilizacja myślę, że w tym roku w pełni nastąpi. I po ostatnie, czwarte, myślę, że w perspektywie początku przyszłego roku, być może po rozstrzygnięciu tego przetargu, warto będzie wrócić do pomysłu, czy ta metoda, którą zaproponowaliśmy, jest najlepsza, czy też jakaś jest alternatywa, która w Krakowie bardziej by się sprawdziła. A czy to ma swoje plusy i minusy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Tatara.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Parokrotnie padało tutaj pytanie z sali, czy Pan Prezydent o tym wie. No, słyszeliśmy kilkakrotnie od kolegów naszych z klubu Platformy Obywatelskiego, przepraszam, że wie. Bardzo jestem zaskoczona, że nie wie o tym nic klub prezydenta. Nie dziwię się, że może mój kolega Mirosław nie wie, nie dostąpił tego zaszczytu odpowiedzi na interpelację. Natomiast dziwię się, że w tak poważnej sprawie klub prezydenta nie wie, czyli jakie zostały zaburzone relacje chyba między prezydentem a jego klubem, ale to już nie moja sprawa. Ja tak naprawdę, skoro klub prezydenta nie wie, to może wie pan skarbnik. Więc ja bym bardzo prosiła o udzielenie tutaj odpowiedzi, jeżeli można, przez pana skarbnika po dyskusji. Takie pytania mam. Czy pan skarbnik uczestniczył w tym spotkaniu? Czy zna metodologię i sposób wyliczenia tych stawek? Jak ta zmiana wpłynie na stan budżetu miasta i nadwyżkę budżetową? Bardzo bym prosiła o opinię pana skarbnika w tej sali. I proszę państwa, cóż, no mamy dwie możliwości, dwie sytuacje. Albo rzeczywiście zgodnie ze złożonym wnioskiem kolegi Włodka Pietrusa, albo odsyłamy do projektodawcy, albo składamy poprawki. Wydaje mi się, że tak czy inaczej Dominikowi należą się podziękowania, bo ponieważ podjął się przygotowania dwóch dużych, ważnych uchwał. Jeżeli są poprawki, wszyscy jesteśmy zgodni do tego, że powinny być obniżki zawodu śmieci. W związku z tym pytanie jest tylko, w jaki sposób to zrobimy, więc ja już proponuję, żeby kończyć tą dyskusję i przystąpić do głosowania. Jest wniosek daleko idący o odrzuceniu w pierwszym czytaniu, więc będziemy go głosować pierwszy. Bardzo proszę, pan Stanisław Zięba. To był wniosek o zamknięcie dyskusji, czy wniosek, czyli do tych posłów? No tak mi Agatko robi. Ja już tu stoję, a ty. Nie, nie, do tych osób, zamykam, już wpisów nie ma. Aha. Do tych osób, które tam są, a więc Stanisławie, no tak. Bardzo proszę mówić. Możesz mówić. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, padało tutaj kilka razy słowo, o co chodzi. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Padało słowo Święty Mikołaj, mojego szanowanego młodego kolegi, który na początku współtworzył te uchwały, a teraz no to tak boksuje ładnie. No trochę tak, mnie to trochę zabolało, bo to trochę za wcześnie swoich kolegów, ale polityka ma swoje prawa. Proszę Państwa, klub PiS mówi tak, to prezydent powinien. Dlaczego Platforma, co wy macie już prezydenta, czy tego, macie swoje służby i tak dalej. Drogi kolego, szanowny, szanowany Stanisławie, ja to rozumiem, że uchwała kierunkowa, potem propozycja prezydenta, no i jest sprawa fajna, jest sukces. Może tak trzeba było, tylko chcę jedno powiedzieć, że klub Platformy, lubiany, nielubiany, jest odpowiedzialny. Jest. Będzie ponosił konsekwencje. Będzie. To jest łatwo mówić, co się komuś należy. To już kiedyś powiedziałem. I powiem jeszcze jedno. Nic się tutaj nie działo. Według mojej wiadomości, bez konsultacji z, może nie ze służbami, bo to tak brzmi różnie, z pracownikami konkretnych wydziałów, a także z MPO w tych sprawach. A dziwi mnie, chociaż bardzo mi się podobało wystąpienie kolegi z Huty Sławomira, dziwi mnie to, że klub prezydencki nic nie wie o tym, a skądinąd wiem, że jest dokument prezydenta Czmiela, który zaaprobował propozycje i stawki, a nawet
zaproponował. No to co jest? Ale rozumiem was, koleżanki i koledzy, no bo lepiej później, bo będzie więcej kasy, prawda? Będzie więcej kasy w mieście. No, ja was rozumiem. I proszę państwa, jak byłem zwolennikiem po wystąpieniu fajnym i merytorycznym, żeby wydłużyć termin, nie. Bo my do tych spraw będziemy jeszcze nieraz wracać. Bo warunki prawie są te same, tylko się stawki obniżają. Więc o co chodzi? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie. Zanim szanowni państwo zabierzemy do końca głosy, zabiorą te osoby, będziemy głosować o zamknięcie dyskusji w kwestii formalnej. Bardzo proszę. Pan Sławomir Pietrzyk w kwestii formalnej, po tym głosowanie. Ja w zasadzie oczywiście mogę z tego głosu zrezygnować. Nie będzie to dla mnie, chociaż jest bardzo język świeżby, aby się ustosunkować do pewnych spraw, które tu miały miejsce, ale ja przyjmę ten wniosek. Natomiast od godziny 10 rano jest przedstawiciel Sejmiku Małopolskiego Spółdzielni Mieszkaniowych. Od 10, ta pani przewodnicząca Sejmiku. I ja bardzo proszę o dopuszczenie, bo my się możemy wygadać, ale dajmy szansę komuś jeszcze z zewnątrz powiedzieć, co o tym sądzi. Panie przewodniczący, ja prowadzę i dopuszczę tą panią do zabrania głosu. W myśl, panie przewodniczący Sławomirze, panie Sławomirze, bo zapłaci pan karę. Więc bardzo bym prosił. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przerwanie dyskusji, zakończenie na liście? Proszę. Tylko obydwóch druków dotyczy to, szanowni państwo, żeby była jasność. Druku 1480 i 1479. Bardzo proszę, kto z państwa jest za? Tak, to będzie. To są osoby, które ja dopuszczam, ja w racji tym, poza dyskusją. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tu jest jakieś kłopoty. Już? Głosujemy? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 15 za, 16 przeciw. A więc dyskusja dalej będzie. Bardzo proszę o wydruk. Dziękuję bardzo. A więc dalej kontynuujemy dyskusję. Bardzo proszę o zabranie głosu szanowni państwo radni, bo zacznę do świnki. Aha, bardzo proszę pan skarbnik, zanim będzie pan skarbnik, chciałby odpowiedzieć pani radnej. Bardzo panie proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, szanowna pani radna. Chciałem przypomnieć, że Wysoka Rada podjęła uchwałę, Sławek, w której powierzyła zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania. Ja natomiast od pewnego czasu chcę być odpowiedzialny za to, co ustawa mi powierza i funkcjonuję zgodnie z tym, co ustawa o finansach publicznych nam nakłada te obowiązki. Proszę? Trzy konkretne pytania. Więc pierwsza, proszę pani. Pani mówię, prezydent powierzył, a państwo uchwałą powierzyliście zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania. Ja jako skarbnik otrzymuję wynikowe wielkości po to, aby je wprowadzać do budżetu, jak również do wieloletniej prognozy finansowej. I za to odpowiadam.
Co z tej odpowiedzialności wynika? Ano wynika to, że w wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej przez Wysoką Radę na rok 2014-15 i następne było 180 milionów z dochodów z tytułu opłaty za śmieci, wywóz i gospodarkę odpadami. Obecnie dokonujemy korekty na 180 na 155 milionów. Co to oznacza? To oznacza dokładnie, że w kontekście artykułu 243, który wyznacza nowy sposób ustalania wskaźnika dopuszczalnych prawem kosztów obsługi zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, dochody bieżące na rok 2014 zmniejszą się o 25 milionów. Nie jest powiedziane, a ja wielokrotnie pytałem, czy system ma się bilansować. Ja wielokrotnie pytałem przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy to oznacza, że wielkość wydatków nie może przekroczyć wielkości dochodów budżetu z tytułu opłaty śmieciowej. Przedstawiciel ministerstwa, jak również firmy prawnej, która współpracowała przy ustawie, założeniach ustawy, powiedział nie. To znaczy, że to powinno być zgodne z sobą, ale jeśli nie będzie, to gmina może do tego dopłacać. Tu nie ma prawnego przeciwwskazania. Dlatego powiedziałem, że obawiam się, żeby sytuacja nie była taka, z jaką mamy do czynienia przy okazji MPK, gdzie państwo ustalacie wartość kontraktu po stronie wydatków bieżących, natomiast ustalając ceny biletów, jedno z drugim kompletnie nie współgra. Pokazywałem przy okazji sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, ile środków wszystkich podatników dopłacamy do tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Nie wiem, czy ktoś z państwa pamięta, ile za rok 2012 dopłaciliśmy. 178 milionów. 178 milionów do wartości kontraktu przewozowego. Obawiam się, że może się zdarzyć taka sytuacja, że kolejne pojawi się źródło zmniejszania nadwyżki operacyjnej. Bo jeśli do systemu gospodarowania odpadami trzeba będzie dopłacić z środków własnych gminy, to my nigdy nie wyjdziemy przy tym zmniejszającym się zadłużeniu poniżej prawnie dopuszczalnego poziomu obsługi kosztów zadłużenia. Naprawdę musimy zastanawiać się wspólnie obecnie nie nad tym, jakie zadanie wprowadzić czy nie wprowadzić do budżetu, tylko jak to zadanie będzie oddziaływało na różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu. W tej chwili ten wynikowy wskaźnik staje się podstawą dla samorządów, dla niektórych wręcz egzystencji. Przypomnę, według oceny ministra finansów istnieje około 300 samorządów, które nie zbilansują zgodnie z artykułem 242 dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. A ustawa mówi wyraźnie w tym artykule, Rada Jednostki Samorządu Terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym dochody bieżące są niższe niż wydatki bieżące. Jak państwo wiecie, szczególnie akcentuję ten wskaźnik przy okazji omawiania sprawozdań z wykonania. Za wczoraj mówiłem, jeśli chodzi o pierwsze półrocze, również na Komisji Budżetowej o kształtowaniu się tego wskaźnika. Tylko szanowni państwo, ja nie mogę być odpowiedzialny za wszystko, pani radna. Ja jestem odpowiedzialny za budżet i jeśli do budżetu zostanie wprowadzona kwota dochodów niższa niż wielkość wydatków bieżących, to osobiście państwa o tym poinformuję. Natomiast ja nie mogę kalkulować, bo takich danych nie mam. Nie zwróciłem się z prostego powodu. Skoro system zarządzania gospodarką odpadami został powierzony wyspecjalizowanej spółce komunalnej, jaką jest MPO, i tam są zatrudnieni fachowcy, to oni mają pełną wiedzę,
Natomiast dla nas istotne jest to, co wzbogaci stronę dochodów budżetu, w szczególności dochodów bieżących, i to, co obciąży budżet, a zatem wielkość kontraktu. I drodzy Państwo, jeszcze raz bardzo Państwa proszę, tu w wystąpieniu pana radnego sprawozdawcy pojawiła się niezrozumiała dla mnie zbitka słów. Cena opłaty śmieciowej. Drodzy Państwo, nie ma czegoś takiego. Cena ustala się na rynku. Poprzednio była cena za wywóz śmieci, którą ustalano. Przedsiębiorstwo przewozowe z różnego rodzaju odbiorcami. To była opłata cywilna. Obecnie ustawa wprowadza opłatę za śmieci, która jest opłatą publiczno-prawną. Po prostu zupełnie inne przepisy ją regulują. Natomiast dlaczego nie mówicie Państwo cena opłata za bilet MPK? Bo to jest cena. Proszę Pana, jeżeli ja słyszę takie wystąpienia, również Pana Przewodniczącego, który teraz jest wyraźnie zniechęcony tym, co mówię, to ja mówię, mamy podstawowe braki. Braki mamy merytoryczne i dyskutujemy tu o cenie, a nie o opłacie. A obecna ustawa wprowadza opłatę i z tym się Państwo musicie liczyć. Jeśli nie trzeba by było składać nowych deklaracji, to co Państwo, co rozeszło się już w prasie, ale proszę Pana, o opłacie śmieciowej mówię. Nie o byle czym, o opłacie śmieciowej, jej charakterze prawnym i jej wpływie na budżet. Niechże Pan będzie łaskawy i wysłucha, jak nie to wyjdzie, jak Pana to nudzi. Ale oczywiście, no bardzo proszę, bo ja kiedyś zszedłem, jak mi kazano zejść, ja jestem gotów to uczynić. Natomiast, Panie Radny, podstawowa sprawa polega na tym, że deklaracja musi być złożona. Deklaracja musi być złożona, niezależnie od tego, czy miękko, czy nie miękko pisał o tym pan mecenas z Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli nie będzie złożona, to postępowanie, które jako organ będziemy musieli wdrożyć, będzie kosztowało w każdym przypadku około 30 paru złotych. A będziemy musieli tyle wdrożyć, ile jest płatników opłaty śmieciowej. Jak Państwo myślicie, czy to zwiększy nasze wydatki bieżące, czy nie? Czy może za darmo to będziemy robili? Czy poczta za darmo będzie dostarczała wezwania? Jeśli nie zostanie złożona nowa deklaracja śmieciowa. Więc bardzo bym Państwa prosił wziąć pod uwagę, to nie jest cena, z którą obchodzimy się zupełnie inaczej. To jest opłata objęta ordynacją podatkową i wszystkimi jej konsekwencjami. Dlatego przepraszam, że zawiodłem panią radną, ale ja będę mógł mówić o tym, w jaki sposób ta opłata wpływa na budżet, który jest moim zadaniem, w szczególności potwierdzanie, czy dany wydatek znajduje swoje sfinansowanie, czy nie znajduje swojego sfinansowania. W sposób ogólny powiedziałem, czego się mogę obawiać. Ale ja osobiście, pan radny, pan przewodniczący się zniecierpliwił, więc nie powinienem mówić swoich obaw przed Wysoką Radą. To by było najlepiej. Nie mówić o obawach, ale jeśli już pani radna zapytała, to ja mówię o obawach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu skarbnikowi. W kwestii formalnej pan radny Sonik. Szanowni Państwo, proszę powtórnie o przerwanie tej dyskusji, bo atmosfera jest tak gorąca, że za chwilę nie potrzeba będzie spalarni śmieci, bo one spłoną tutaj, w tej gorącej atmosferze. Dziękuję. Kochani, głosowaliśmy już przed chwilą wniosek o przerwanie dyskusji. Przypominam, wynik głosowania 16-15. Bardzo proszę, pan Szymański, radny Szymański. Proszę. Z tego, co pamiętam, przepraszam, panie przewodniczący, że nie można dwa razy w tej samej sprawie głosować, w związku z tym, jakby już wniosek głosowany. No więc dlatego mówię, głosowaliśmy. To nie możemy go po raz drugi składać i głosować. Natomiast ja mam takie pytanie, bo przed chwilą państwo chcieliście dyskutować, przegłosowaliście 16-15, tak. A teraz widzę pustki na sali obrad, a w szczególności tych radnych, którzy głosowali za przedłużeniem dyskusji, jakoś ich nie widzę na sali. W związku z tym składam wniosek o kworum, sprawdzenie kworum. Dziękuję. Proszę o przygotowanie urządzenia w sprawie obecnego kworum.
odrzucone głosowanie. Wiem, no to już tak, to już jest odrzucony raz i nie będziemy głosować, oczywiście. Także wniosek pana radnego Sonika zgodnie ze statutem nie może być głosowany, bo odrzucony raz już. Tak jest. Sprawdzamy oczywiście, proszę państwa, już. Kworum, tak jest, kworum sprawdzamy. Nie, sprawdzamy kworum. Proszę. Sprawdzamy kworum. Proszę państwa, już będzie zabierał. Jest kworum 22, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, 23. Panie skarbniku. Bardzo proszę, oddaję głos pan kolejnemu mówcy, wrócił. Pan radny. Rany, 7 raz wychodzę. No ja bardzo bym prosił, żebyśmy szanowali, kochani, no. No naprawdę, to w takim razie proszę o zamknięcie listy mówców, skoro to już nie było głosowane. Wniosek formalny. Dobrze, zamknięcie listy mówców, nie był ten wniosek głosowany. Mówców, ta pani jest zgłoszona, więc wniosek jest pana radnego Sonika o zamknięcie listy mówców. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania tego wniosku formalnego. Proszę o wzięcie udziału w głosowaniu wszystkich. Głosujemy wniosek o zamknięcie listy mówców. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia. Zapraszam serdecznie państwa na głosowanie o zamknięcie listy mówców. Chodź, bo jeszcze nie włączone urządzenie. Zamknięcie listy mówców. Ten głosujemy. Aha. Dobrze. Szanowni państwo, zamknięcie listy mówców. Jeszcze momencik, czekamy. Na razie dzwoniłem. Tak, jeszcze będzie. Oczywiście będziemy głosować do tych dwóch projektów, zamknięcie listy mówców. Ja się nie zdążyłem dopisać, ale jako przewodniczący będę mógł odczytać. Bardzo bym prosił wyświetlenie listy mówców. Czterech radnych, to ostatni jest pan Pietrus. Tak, a więc to jest pan Szymański, pan Pieczek, pani Mroczek i pan Pietrus. Będzie jeszcze pani w imieniu mieszkańców, będzie pan prezes MPO. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za? Nie ma jeszcze panie szanowne. Panie szanowne, możemy? Jest. Głosujemy. Kto z państwa jest za zamknięciem listy mówców? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Czy pan Szymański głosuje? Nie. Nie bierze udziału w głosowaniu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. Ja już jestem na liście. 22 osoby za, 5 przeciw, 5 wstrzymało się. 2 osoby, przepraszam, nie brało udziału w głosowaniu. Lista została zamknięta. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Marcin Szymański. Proszę. Nie wierzę. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Dobrze, że pan Stawowy wrócił, bo mam okazję powtórzyć to, co powiedział pan skarbnik na zakończenie swojego wystąpienia. Deklaracje muszą być złożone, krzyczał pan skarbnik dwukrotnie. Deklaracje muszą być złożone. To tytułem części odpowiedzi na pana pytanie, o co wam, zwracając się do klubu PiS, chodzi. Chodzi nam również o to, że deklaracje muszą być złożone. I dzisiaj, kiedy państwo złożyliście projekt uchwały z, śmiem twierdzić, sufitowymi danymi, pozyskanymi przez, jak słyszę, zapytanie w interpelacji, to, a gdzie nie wszyscy jeszcze dostali te informacje, jak słyszę, no to muszę powiedzieć, że te dane są prawdopodobnie sufitowe.
na Komisji Infrastruktury również pan, panie przewodniczący, słyszał, jak przedstawiciele MPO mówili, że dopiero że okres sprawozdawczości wynosi 3 miesiące. Dopiero 3 miesiące od pierwszego, musi upłynąć od 1 lipca, żebyśmy otrzymali prawdziwe, wiarygodne dane. I wtedy moglibyśmy podejmować decyzję o wysokości obniżek. I stąd była, panie przewodniczący, był nasz wniosek, nasza projekt uchwały kierunkowej w tej sprawie, żeby pan prezydent po uzyskaniu wiarygodnych, ostatecznych danych z rynku, po 3 miesiącach funkcjonowania tego rynku, mógł zaproponować realne obniżki. A wy, tak jak powiedział radny Ptaszkiewicz, wystartowaliście do świętego Mikołaja zbyt wcześnie. Dobrze. No mówię bardzo, po imieniu. Bardzo proszę, nie przeszkadzamy. Bardzo proszę. No i teraz, jeśli chodzi o ten wyścig w podarunkach od świętego Mikołaja, ja już teraz rozumiem, na czym polegało wasze porozumienie, wasze, drodzy państwo, z Platformy po imieniu, z prezydentem Majchrowskim. Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, starano się mnie nauczyć piosenki na 1 maja. Pamiętam tylko urywek z tej piosenki: szak w pieriod i dwa szagi nazad. Po polsku krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Wy, podobnie jak prezydent Majchrowski, tę metodę stosujecie, tylko troszkę odwrotną. Dwa kroki do przodu i krok w tył. Tak, żeby jeszcze przed świętym Mikołaja jak najwcześniej pochwalić się obniżkami. I teraz, gdyby te obniżki się udało rzeczywiście uchwalić, choćby na 16%, to by się udało wam pochwalić tym, że działacie dla dobra mieszkańców. Ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta uchwała, jeżeli zostanie przegłosowana, będzie uchylona przez wojewodę. Bo jak wiemy, wojewoda na ten temat też wyraża swoją opinię, może nie tak stanowczą jak pan skarbnik, ale też mówi, że deklaracje muszą być złożone. I teraz z tego powodu może się zrobić wielkie zamieszanie. I o to nam chodzi, panie przewodniczący Grzegorzu Stawowy, żeby tego uniknąć. Wy w tym wyścigu do świętego Mikołaja przeholowaliście, krótko mówiąc. Wyliczyliście 16% średnia obniżka, przyłożyliście do tego dane sprzed wielu miesięcy, sprzed jeszcze przetargu i wyszło wam, że możecie taką kwotą się pochwalić i media na drugi dzień ogłoszą, że jesteście obrońcami kieszeni mieszkańców Krakowa. I teraz odnoszę się do pana Jaśkowca, którego nie ma. No to jest co najmniej manipulacja, kiedy pan mówi, że złoty 60 kosztowałoby wprowadzenie systemu dedykowanego, bo rzeczywiście, jak słyszeliśmy na komisji, pomiędzy 90 groszy, a maksymalnie złoty 60 kosztowałoby wprowadzenie systemu dedykowanego. Przy czym nie bierze pan pod uwagę drugiej części tego rachunku, że to wprowadzenie tego systemu spowodowałoby obniżenie kosztów funkcjonowania systemu. Tak, ponieważ nie zdarzałyby się przypadki, o których słyszeliśmy znowu na komisji, że firmy, które teraz działają na rynku, podkradają żółte worki. Trzeba brać pod uwagę cały rachunek ciągniony. I na koniec znów do pana przewodniczącego Stawowego, skoro wywołał kwestię Excela. Excel nie tylko dodaje i odejmuje, on jeszcze mnoży i dzieli, mało tego, tam są formuły. Tylko żeby te formuły działały, potrzebne są dane. I oczekiwanie na te dane jest niezbędne, żeby uchwalić dobre prawo, bezpieczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Sławomir Pietrzyk. Potem Ania może. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo. W jakiejś mierze zostałem wywołany do tablicy, więc postaram się odpowiedzieć na sprawy, które zostały tu poruszone w stosunku do mojego wystąpienia i chciałbym rozpocząć przede wszystkim od jednego stwierdzenia. Proszę państwa, przestańmy wreszcie dzielić się na my, wy, oni, ktoś jest z tej partii czy z tamtej. Pamiętajmy, że jesteśmy radnymi Królewskiego Miasta Krakowa i jako radni podejmujemy określone decyzje ważne dla mieszkańców. Przestańmy się etykietować, przestańmy tutaj emocje włączać, nie obrażać się, bo tak daleko nie zajedziemy. Wracając do merytorycznej dyskusji, proszę państwa, chcę powiedzieć, że jakieś nieporozumienie zaistniało, jeżeli chodzi o interpretację usług dodatkowych. Ja miałem na myśli przede wszystkim, na przykład, kwestie pojemników, które mają wszyscy i przez
parędziesiąt lat te pojemniki zabezpieczał dojeżdżający i dostarczający śmieci. Więc byłoby to tylko kontynuacją i utrzymaniem systemu, który się sprawdził i który gwarantuje jego prawidłowe funkcjonowanie. Więc nie są to usługi dodatkowe. Faktycznie usługi dodatkowe to są jakieś właśnie większość częstotliwości, być może złote pojemniki, ale mnie o to nie chodziło. Nie chodziło o to, żeby pewne czynności dla porządku tego systemu, dezynfekcja tych pojemników, to wszystkie pojemniki, nie tylko jednego czy drugiego, to nie jest właśnie usługa dodatkowa. To było przez lata w tym systemie funkcjonujące i robione. I chodziło mi, żeby to było w systemie, no po prostu, bo to jest gwarancja też prawidłowości funkcjonowania tego systemu. Po drugie, była mowa o tym zróżnicowaniu cen. Proszę Państwa, no to albo się przyznajmy do błędu, uderzmy się w piersi, bo jeżeli teraz chcemy to wyrównać, to znaczy zrobiliśmy błąd na początku różnicując. No bo ja tu usłyszałem, że teraz to zróżnicowanie cen ma doprowadzić do unifikacji. Czyli z tego wniosek, że jak uchwalaliśmy ten system wcześniej, no to był to po prostu jakiś błąd. No to się teraz klepnijmy w piersi, to jeżeli tak, to się przyznajmy, że robiliśmy źle i teraz będziemy chcieli to zunifikować. Po trzecie, padło tu z ust pana przewodniczącego stawowego chyba jakieś nieporozumienie, ale pozwolę sobie też odpowiedzieć, że nie wiem, zarządy, ja może źle zrozumiałem, że zarządy spółdzielni wrzucają jakieś koszty i są te różnice w kosztach jakieś. Nie, nie. Chcę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, trzymają się ściśle litery prawa i obowiązujących deklaracji. I nie mają żadnych możliwości, aby cokolwiek w koszty śmieci wrzucać, a ten system, który my stworzyliśmy, podzielił mieszkańców spółdzielni, bo jedni płacą więcej, a drudzy płacą mniej. I tu się zastanówmy, jak zrobić, aby to było ujednolicone, bo dlaczegoż ma ten mieszkaniec jeden, który nie ma wpływu na to, czy jest lokal użytkowy, czy nie, w jego budynku, płacić więcej albo mniej, prawda? Drugi sąsiad w następnym budynku. I to jest problem, bo uważam, że to nie możemy dzielić mieszkańców na lepszych, gorszych, którzy no, nie są temu winni, bo oni nie decydują o tym, że lokal użytkowy jest w ich bloku, czy w innym bloku, czy w wspólnocie mieszkaniowej. Dlatego o to mi chodziło, a na pewno panu gwarantuję, że spółdzielnie mieszkaniowe nie wrzucają żadnych kosztów i nie różnicują tych kosztów, bo oni takich możliwości po prostu nie mają. I wreszcie najważniejsza sprawa. To jest sprawa, proszę Państwa, systemu. Tu w głosie przewodniczącego Kośmitra się to pojawiło. Właśnie zastanówmy się, jak udoskonalić system. Kochani, jeżeli my byśmy mieli dzisiaj szczelny system, to nie musielibyśmy obradować nad obniżkami cen. Bo dzisiaj byłoby w tym systemie prawdopodobnie około 500 tysięcy osób więcej. I te ceny dla osób tych uczciwych, którzy płacą, byłyby 30-40% niższe. Tak, proszę Państwa, i tego miejmy świadomość. I o tym mówmy, jak zrobić, aby ten system był wydolny, żeby nie cwaniacy, którzy nie płacą, w tej chwili się śmiali w kółak, a ci, co płacą, płacą coraz bardziej słono. I dlatego mówiłem, że to my taką tylko obniżką konserwujemy ten system, jeżeli nie chcielibyśmy go zmienić. Ale mam nadzieję, że tak nie jest i mam nadzieję, że będziemy chcieli ten system zmienić. I na pewno wtedy osiągniemy o wiele większe efekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Wykorzystał pan za dużo czasu. Ale bardzo proszę pani Anna Mroczek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja pozwolę sobie zacytować ze strony Ministerstwa Ochrony Środowiska. Stosownie do artykułu 6c ustęp 1 ustawy o utrzymaniu czystości. Bardzo proszę panie radny. Proszę bardzo. I porządku w gminach. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Realizacja tego obowiązku polega na fizycznym zorganizowaniu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy przez gminę. I teraz państwo, przed dwoma godzinami pewnie albo i więcej dyskutowaliśmy tutaj o regulaminie odbierania czystości, gdzie ponadklubowo żeśmy się zgodzili, że to nie działa dobrze, tak? Mówiliśmy, że jest za rzadko, że być może trzeba zmienić pojemniki. Różne tutaj padały głosy. Nie było tak naprawdę głosu, który powiedział, jest świetnie, mamy cudowny regulamin, tylko musimy obniżyć cenę. Teraz państwo z Platformy proponujecie obniżkę cen i bardzo fajnie, tylko po pierwsze, nie podoba mi się, że różnicujemy w stosunku do własności
stawkę obniżki, poziom obniżki. Wydawało mi się, że czas karania kułaków za własności to minął już z pewnym okresem i stanowczo przed tym protestuję. To po pierwsze. Po drugie, mam nadzieję, że to było przejęzyczenie, które usłyszałam tutaj z ust pana przewodniczącego Kośmidera, który mówił, że obniżymy teraz, a w ramach tej obniżki mieszkańcy będą sobie mogli zamówić dodatkowe usługi, na przykład częstsze odbieranie śmieci. No na miły Bóg, to jest ukryta podwyżka, proszę państwa. No bo przepraszam, zgodnie z tym, co przeczytałam, to gmina jest zobowiązana zorganizować fizyczne odbieranie i mnie to nie interesuje, jak będzie odbierała, bylebym miała odebrane. I nie zamierzam fundować mieszkańcom w tej chwili pod tytułem obniżki możliwość zamawiania sobie usług dodatkowych, bo chcę mieć częściej odbierane. No to po co to robić? Proszę państwa, ja będę głosowała za chwilę za odrzuceniem w pierwszym czytaniu tej uchwały i proszę tego nie interpretować politycznie. Dlatego, że uważam, że należy przejrzeć ten system, zastanowić się, co należy zrobić i na co nas stać. Bo nie sztuka w tej chwili zrobić zamieszanie, wywiesić to na plakatach, jak jesteśmy dobrzy, a potem się z tego rakiem wycofywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Włodzimierz Pietrus. Pan Grzegorz jest projektodawcą, to oni będą opiniować już, odpowiadać na pytania. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja jeszcze chciałem jeden aspekt poruszyć, który no, zasygnalizował pan skarbnik. Podkreślił ważną sprawę, że jest to opłata o charakterze podatkowym. No i są jeszcze konsekwencje drugiego rodzaju, o których skarbnik nie powiedział, ale które pewnie spłyną na budżet miasta Krakowa. Jeżeli zbilansujemy nieprawidłowo, a my się domagamy właśnie, żeby ten bilans był prawidłowy, to grozi nam być może proces z mieszkańcami, może zbiorowy, nie daj Boże, którzy będą chcieli odzyskać tę nadpłatę, która niesłusznie będzie od nich pobrana w skali roku 10%. I kto za to będzie brał odpowiedzialność? Za te pieniądze, które wypłyną z budżetu, jeżeli będzie nieprawidłowo zbilansowany cały system. Bo w tej chwili państwo biorą na siebie taką odpowiedzialność. Nie tylko z tym, że będzie obniżka, ale być może, nie daj Boże, że będzie jeszcze próba odzyskiwania przez mieszkańców tej nadwyżki, którą żeśmy im niesłusznie ściągnęli w opłacie, w trybie podatku. Bo to, że jest deklaracja, to, że jest podatek, to są jeszcze konsekwencje zwrotne. Czyli mieszkaniec przychodzi i mówi, proszę mi oddać to, coście niesłusznie zabrali i proszę jeszcze oddać 10%. Bo takie są konsekwencje tej opłaty. Proszę też wziąć pod uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim będzie projektodawca i dopuszczę panią Aleksandrę Wojtusik-Piwę, jeszcze jedno. Przeczytam państwu wypowiedź mieszkańca Krakowa. Mając na uwadze, że jutro radni odbędą debatę oraz później odbędzie się głosowanie nad obniżką cen za wywóz odpadów, pojawia się pytanie. Dlaczego w przygotowanej uchwale nie znalazły się zapisy, o które walczą mieszkańcy Krakowa, to jest zniesienie opłaty za wynajem pojemników oraz umożliwienie mieszkańców posiadających małe ogródki przydomowe, aby w ramach opłaty za wywóz odpady zielone, trawa i liście były wywożone spod posesji. Zostaliście państwo wybrani przez mieszkańców, aby im pomagać w codziennym życiu, a nie przeszkadzać. Więc mam prośbę, nie utrudniajcie im życia. Jestem pewny, że decyzje te są do zrealizowania, tym bardziej, że nawet niezbyt przychylnym mieszkańcom pan prezes MPO w swoich wywiadach prasowych poruszył obie kwestie i stwierdził, że to radni są władni podjąć przedmiotowe decyzje, a on uważa obie propozycje za rozsądne. Mam nadzieję, że poruszone kwestie należy je ująć w tym projekcie. Z poważaniem, Jacek Kania, mieszkaniec miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Aleksandrę Wojtusik-Piłat, reprezentujących Sejmik Krakowski Spółdzielni Mieszkaniowych Małopolskiego Związku Rewizyjnego. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, nazywam się Aleksandra Wojtusiak-Piłat, jestem przewodniczącą Sejmiku Krakowskiego Spółdzielni Mieszkaniowych Małopolskiego Związku Rewizyjnego. Na początku chciałam się także odnieść do zarzutu, który padł z tej mównicy, o zawyżanie kosztów przez zarządy spółdzielni, przez włączanie dodatkowych opłat za wywóz nieczystości, jakichś dodatkowych elementów do tej opłaty. Jako przedstawiciel spółdzielni pragnę podkreślić, że opłaty są wnoszone zgodnie ze złożonymi deklaracjami, a sam system powoduje zróżnicowanie kosztów na poszczególnych nieruchomościach. Zarządcy nieruchomości wykonujący obowiązki właścicieli nieruchomości pozbawieni są jakichkolwiek instrumentów prawnych pozwalających zweryfikować liczbę osób zamieszkujących w lokalach. A sama metoda rozliczeń powoduje wzrost kosztów wobec uczciwych osób. Chciałabym w tym miejscu w imieniu wszystkich krakowskich spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w obu związkach rewizyjnych odnieść się do wysokości opłat. Zapoznaliśmy się z nowym projektem uchwały i mamy wątpliwości co do różnicy obniżki dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Tak jak już było wcześniej mówione, 23% przy tak zwanym systemie osobowym, 14% przy systemie kontenerowym. Obecnie tak zwany system kontenerowy jest tańszy dla mieszkańców od tak zwanego systemu osobowego, stąd zdecydowana większość spółdzielni, mając taką możliwość, wybrała dla swoich nieruchomości system kontenerowy. Jednakże zaproponowana różnica obniżek może spowodować przejście z systemu kontenerowego na osobowy tych podmiotów, dla których system będzie tańszy, co w konsekwencji spowoduje po pierwsze liczne zmiany deklaracji, dokonywanie ich korekt związanych z comiesięczną zmianą deklarowanych ilości osób. Może podam konkretny przykład. W budynku, gdzie opłata w systemie kontenerowym na jedną osobę wynosi obecnie 16 zł, po obniżce 14% opłata wyniesie 13,80, w systemie osobowym 15 zł. Ale już dla rodziny czteroosobowej opłata w systemie kontenerowym wyniesie 55,20, a w systemie osobowym 50 zł. Widać tutaj różnicę. Proponujemy obniżenie stawki dla wszystkich mieszkańców budynków wielorodzinnych bez względu na sposób rozliczania, osobowy czy kontenerowy, jednolicie o 25% jako efekt wyniku przetargu. Natomiast kolejna analiza wysokości kosztów powinna być wykonana po wprowadzeniu zmian do regulaminu, co już wcześniej było tutaj mówione. Finalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami w Krakowie nie powinny przecież przewyższać analogicznych w innych dużych miastach w Polsce, a także w Europie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu projektodawcę. Pan prezes chce zabrać głos, czy nie, bo pan nie jest projektodawcą. Czy pan chce zabrać głos? Bardzo proszę, proszę, proszę. Panie prezesie, bardzo proszę, jeśli pan, bo to projekt jest grupy radnych, nie pana prezesa, więc pytanie, na co pan będzie odpowiadał, ale dobrze, bardzo proszę. To znaczy, wielce szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja oczywiście jestem w takiej niezręcznej sytuacji, bo rzeczywiście uchwała jest procedowana przez Klub Radny Platformy Obywatelskiej, natomiast uchwałą Rady Miasta Krakowa z MPO powierzono zarządzanie systemem, więc oczywiście, jak pan skarbnik słusznie zauważył, jesteśmy firmą, która w swoich szeregach posiada odpowiednich pracowników i odpowiednią wiedzę do tego, żeby właściwie między innymi kalkulować. Chcę również powiedzieć, że oczywiście ja w pełni podzielam te wszystkie głosy, które tutaj padły, które mówią, że takie rozważania powinny być w długim okresie rozważane i to jest oczywiście prawda. Takim minimalnym okresem oczywiście to jest 12 miesięcy i dopiero po nim można robić rozważania i na pewno w tym okresie po pełnym zakończeniu pełnego okresu rozliczeniowego przewidywaliśmy, planowaliśmy, że stosowne propozycje złożymy. To dotyczy oczywiście i regulaminu i ewentualnie taryf i wszystkich
wszystkich innych elementów zakresu świadczonych usług, bo to jest jakby ten okres minimalny. Pamiętajmy, że w różnych okresach są różne ilości odpadów, różna morfologia, różne warunki wywozu odpadów. Także to na pewno na bazie tych 12 miesięcy będzie należało zrobić. To jest jakby ta rzecz podstawowa. Dzisiaj oczywiście dyskutując o tym wszystkim, mamy dane jakby częściowe, które mogą podlegać różnego rodzaju fluktuacjom i to dotyczy również oceny tego, czy dane usługi powinny być w takim zakresie wykonywane, w takiej strukturze, jak również poziomu kosztów, który też będzie fluktuował. To również, już wielokrotnie mówiłem, że system cały czas jest jakby budowany, on jest płynny na skutek tego, że do systemu wchodzą ciągle nowe podmioty, są składane nowe deklaracje oraz również nieustająco korekty są składane różnej jakby prowiniencji, to oczywiście ten system jest żywy i oczywiście myślę, że to trzeba też sobie powiedzieć, on na pewno nigdy jakby nie będzie martwy. Również chcę jakby jedną rzecz powiedzieć i tutaj już to nie są moje słowa, ale akurat słowa wypowiedziane przez wysokiej rangi przedstawiciela ministra środowiska, który powiedział, że z dniem 1 lipca myśmy tylko uruchomili w Polsce wdrożenie tego systemu. To nie jest tak, że od 1 lipca działa nowy system, to jest wdrożenie nowego systemu, którego pełne wdrożenie potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy. Musimy mieć tego świadomość. Zobrazuję to tutaj choćby przykładem norweskim, gdzie Norwegowie, tak się wypowiedzieli, których mieliśmy przyjemność gościć, że takie wdrożenie musiałoby trwać 6 do 7 lat, a tylko system wystawki przydomowej, który u nas funkcjonuje, w 130-milionowej jakby związku międzygminnym wdrażali 3 lata. Dla każdej dzielnicy po pół roku przeznaczyli, żeby to dobrze zrobić. Więc to pokazuje, że to wbrew temu, co się mówi, to jest rzeczywiście zasadnicza zmiana, ta, która nastąpiła od 1 lipca, ponieważ do tej pory myśmy mieli co najwyżej system odbioru odpadów, a teraz mamy, czy właściwie metodę odbioru odpadów, a teraz mamy system gospodarki odpadami i to jest ta różnica, która powoduje, że również są inne stawki, inne zakresy. Tak się, jak się porównuje, to się porównuje jakby tą metodę odbioru, która doprowadzała do tego, że jest ogromna szara strefa i lasy zasypane, z nową metodą odbioru odpadów, o czym się zapomina i się porównuje dwa różne światy ze sobą i się mówi, dlaczego jest dzisiaj tak, a wczoraj było tak wspaniale. Jeżeli byłoby tak wspaniale, to zapewne nikt by nie podjął tego wysiłku, żeby ten stan zmienić. Także pamiętajmy o tym, że rzeczywiście po roku tak naprawdę będą możliwe pełna ocena, tym bardziej, że tutaj w pełni podzielam również ten pogląd wyrażony, że równocześnie rząd i parlament pracują nad nowelizacjami i wtedy jakby będzie tutaj można pełnie ocenić. Tym niemniej przechodząc do tutaj różnych głosów szczegółowych, ja oczywiście nie jestem tutaj zapewne w stanie na wszystkie odpowiedzieć, bo głosów była cała masa. W każdym razie, jeżeli chodzi o, zacznę od tego, o przychody, koszty, powiem w ten sposób. Te przychody i koszty były w Wysokiej Radzie przedkładane kilka miesięcy temu, w momencie, kiedy stawki były uchwalone, było mówione, że system jest tak zaplanowany, że na okrągło 178 milionów to są przychody i koszty. Na skutek tutaj dyskusji strona przychodowa rzeczywiście została lekko zmniejszona i w efekcie przetargów, które w części transportowej obniżono o 28 milionów, strona kosztowa zamyka się kwotą 150 milionów. Natomiast na skutek z drugiej strony są wpływy i te wpływy są oczywiście drugą stroną. Jak dojdę do tych propozycji, to trochę więcej powiem. Natomiast oczywiście
Również chcę powiedzieć, bo tutaj była dyskusja ożywiona na temat, jakie te stawki były, jak podniesiono. Oczywiście przypominam, że dawna metoda ustalania opłat polegała na tym, że stawki były skalkulowane dla poszczególnych grup klientów według metody kosztowej dla danej grupy klientów. Dzisiaj to się jakby uśredniło, w związku z tym nie można porównywać starych stawek z dzisiejszymi stawkami, bo to są znowu dwie różne rzeczy na bazie innych zasad kalkulowane. Więc tak jak obrazowałem tutaj, że wydajności w różnych grupach klientów w starym systemie, tu się oczywiście niewiele zmieniło, było jak 1 do 8, tak samo tonaż odpadów tutaj się różnił od kilkudziesięciu kilogramów w metrze sześciennym aż do ponad 400 kilogramów, bo i tak ważył metr sześcienny. W związku z tym nie można porównywać teraz tych dwóch różnych światów, które weszły, i mówić, że można było tutaj jakby stawkę skalkulować w sposób identyczny, czy identycznie podnieść. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli wchodziło się w nowy system, gdzie jest to nie cena, jak pan skarbnik zauważył, tylko jest to opłata, to rzeczywiście nastąpiło takie zjawisko, że ci, którzy płacili najmniej, z automatu mieli jakby wyższy poziom podwyżki. To był jakby automat, który zadziałał, czy i w jaki sposób można go modyfikować, to jest temat jakby rozważań Wysokiej Rady. W każdym razie chcę również powiedzieć, że jeżeli chodzi o obliczanie na przykład dla przedsiębiorców, bo tu padło przykład jednego sklepu, który płacił 150, płaci 650. Oczywiście to akurat zależy od tego, w jaki sposób dany zarządca podszedł. I również jest to cena, bo pamiętajmy, że w poprzednim systemie było tak, że często lokale użytkowe znajdujące się na terenie danej nieruchomości podpisywało tak zwaną, ja to nazywam, umowę fikcyjną, czyli umowę na jakiś jeden pojemnik standardowy, natomiast reszta szło do kubełków danego zarządcy, który obsługiwał jakby całość. I oczywiście dzisiaj to jest kwestia już tego zarządcy, który składa deklarację, jak on oceni ilość wytwarzanych odpadów. Oczywiście powinien według faktycznie wytworzonej ilości odpadów, a nie według jakichś teoretycznych obliczeń. Oczywiście w tym miejscu nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy tutaj było jakieś, powiedzmy, matactwo, czy też nastąpił błąd już jakby na tym szczeblu obecnym. Ale w każdym razie tutaj jakby ilość odpadów powinna decydować o tym, jaka ostatecznie kwestia jest wyliczona. Oczywiście, jeżeli chodzi o częstotliwość, to można tylko tyle powiedzieć, że oczywiście zwiększanie częstotliwości świadczenia jakiejkolwiek usługi powoduje absolutny wzrost kosztów. Tu nie miejmy złudzeń, że to będzie działało inaczej. Jeżeli chodzi o budynki stojące na przykład obok siebie, też padł taki przykład, to oczywiście w dzisiejszym systemie może się tak zdarzyć, że jeżeli dwóch zarządców ma różną metodę, to się to może zdarzyć. Oczywiście to wynika również z tych rzeczy, że w jednym budynku lepiej policzono po prostu tych mieszkańców, w drugim gorzej. Czy zarządcy mają instrumenty? No tak jak tutaj pani prezes powiedziała przed chwilą, w ocenie zarządców, zarządcy nie posiadają instrumentów liczenia ludzi. Także rzeczywiście wydaje się, że zasadne jest kiedyś wrócenie do rozważań, żeby metoda obliczania czy poboru opłat była jak najbardziej oderwana może od tych kryteriów. Stąd pewnie i dyskusje powracające o wodzie, o metrze kwadratowym czy o innych metodach. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli chodzi o bonus za selektywną zbiórkę, to chyba wynika z nieporozumienia po prostu tego, co uchwalone jest. Bo gdyby ustawa była inna, może można by to w ten sposób liczone. Ustawa mówi jednoznacznie, że mieszkańcy są zobowiązani do selektywnego zbierania i za nieselektywne jest opłata podwyższona. W związku z tym jest kwestia do dyskusji, czy to ma być jak 1 do 2, czy jak, tak jak u nas o 50% zwiększone, czy jak 1 do 5 tytułem jakby tych niesegregujących. Ale wydaje się, że w szczególności w pierwszej fazie wdrażania tego systemu, kiedy wszyscy się uczymy, to nie byłoby chyba rozsądne od razu jakby tak strasznie uderzyć mocno tych, którzy
jeszcze nie wciągnąć się od razu, powiedzieć, że macie płacić jakby za cały system, bo pamiętajmy, zrobienie złotówkę zasegregowane, to by znaczyło, że w dzisiejszym momencie, kiedy 13,5% deklaracji opiewa na to, że zadeklarowano, że nie segregują, to te 13,5% mieszkańców Krakowa płaciłoby za cały system. W konsekwencji powiedzmy to, co to oznacza zrobienie grosz czy złotówkę zasegregowane. Również o różnicy skali, tutaj to mówiłem, że tu jest jakby zmiana systemu i dlatego porównywanie tego, że ktoś dostał większą podwyżkę, ktoś mniejszą, to oczywiście tak jest. Mogę oczywiście tutaj w tym miejscu powiedzieć, że dla wielu, dla zabudowy jednorodzinnej, no to oczywiście w wielu przypadkach nie była to żadna podwyżka, bo pamiętajmy, że osoby, domki jednorodzinne, które miały właściwą liczbę pojemników, to właściwie cena metra sześciennego z pojemnika w domku była jakby niższa, ale to są, natomiast podwyżka może być znacząca nawet w przypadku domków, tam gdzie znowuż były te umowy fikcyjne, czyli mieszkało 10 osób, a ktoś miał 120-litrowy pojemnik i dla tych osób jest to jakby podwyżka. Z tym, że znowuż powiem, że jeżeli mamy tutaj zróżnicowanie, to w zabudowie jednorodzinnej w domkach średnia opłata to jest 12 zł. Oczywiście bazowa dla pierwszej osoby, czy rozruchowa, startowa jest wyższa, ale ona jakby degresywnie spada, także w tym ostatnim przedziale siedmioosobowym wzrasta minimalnie, więc jest to jakby system, który preferuje rodziny wielodzietne, co wcale nie jest takie częste w tym, co w Polsce zastosowano. Ta sama metoda jest w zabudowie wielorodzinnej zastosowana, gdzie wielomieszkaniowej, gdzie też jest jakby punkt startowy wyższy, a później mniej. Tylko że też chcę powiedzieć, że w założeniach całego systemu myśmy zakładali, że znacznie większy odsetek mieszkańców, a właściwie wszyscy z wielomieszkaniówki będą chcieli pójść do tego systemu pojemnika. Nie chcę powiedzieć, że liberalnie, ale dosyć szeroko interpretowaliśmy przepisy ustawy, żeby dać możliwie najlepiej 100% mieszkańcom Krakowa w zabudowie wielorodzinnej, gdzie są lokale, możliwość w tym systemie i wtedy rzeczywiście ta opłata mogła być powiedzmy przyjazna w ten sposób. Natomiast rzeczywiście na skutek tego, że nastąpiły trudności, okazało się, że nie da się tych ludzi liczyć, łącznie z tymi studentami, to po prostu wiele osób przeszło do tego systemu wielomieszkaniowego. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wiele rozwiązań europejskich, to co jest ciekawe, bo u nas uciekliśmy w Polsce od systemu pojemnikowego, to na przykład Niemcy generalnie przeszli na system pojemnikowy w ostatnich 10 latach i to jest powszechny. Ja ze swojej strony wielokrotnie zobowiązywałem się również w stosunku do państwa radnych, że będę ten system promował, więc również wczoraj miałem taką możliwość na Targach Poznańskich spotkać się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i prosiłem go, żeby jednak w pracach nad nowelizacją ustaw wziąć to pod uwagę, ponieważ w dużych miastach, gdzie zabudowa jest dosyć zwarta, to rzeczywiście te tak zwane blokowiska, duże osiedla właściwie nie mają możliwości wyrzucania nielegalnie odpadów. Trzeba rzeczywiście pilnować tego biznesu, powiedzmy, oraz studentów, dobrze policzyć ludność, żeby to w ten sposób robić. Ale w warunkach jakby niemieckich, ale przecież również wiedeńskich, co często się jeździ i o tym zapomina, tam jest system pojemnikowy de facto. Jeżeli chodzi o, bo to oczywiście przetargi, to już mówiłem, że wyszły mniej. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o dyskusję, bo też w tym momencie tutaj padło porównanie i do tego, że ja coś zapowiadam, czyli ja zapowiadam podwyżkę. Oczywiście po pierwsze nie jestem ani uprawnioną osobą, ani jeszcze tak nie zgłupiałem, żebym po prostu na coś takiego sobie pozwolił. I na szczęście akurat w tej sprawie prowadziłem rozmowy z dwoma grupami gości. Pierw jednych oprowadzałem, gdzie pani dziennikarka zadzwoniła, a później kontynuowałem rozmowę z drugą grupą gości u siebie
już w pokoju. I miałem świadków wieloosobowych, gdzie mówiłem pani dziennikarce, że jeżeli pracujemy na czymś, to nad obniżką. Co nie przeszkodziło tej pani dziennikarce napisać, że prezes zapowiada kolejną podwyżkę cen. I na tej samej zasadzie znalazł się artykuł mówiący, że i państwo, żeście tu już obficie cytowali, że w Berlinie czy w Niemczech są niższe stawki. To jest totalne nieporozumienie i manipulacja n-tego rzędu. Mam tutaj stosowne rozporządzenie nadburmistrza Berlina, gdzie są odpowiednie stawki. Można sobie wyliczyć, że pojemnik, dokonałem tutaj przeliczeń, możemy tym służyć, tam gdzie jest to znacznie mniej, ale Berlin i tak jest stosunkowo jednym z najtańszych miast niemieckich, gdzie pracuje jakby w 100% łącznie z odbiorem niemiecka firma komunalna i obsługuje ten Berlin, dlatego w sumie to jest, ale w każdym razie to są zupełnie inne taryfy, dużo jakby wyższe, a pamiętajmy, że system niemiecki po tych reformach sprzed 10 lat zmienił się w tym zakresie, że gminy nie odpowiadają za tak zwaną opakowaniówkę. To zdjęto w tonażu odpadów, które są w Polsce, mniej więcej 1/3 to jest opakowaniówka, która nie ma odpowiednich opłat produktowych i tak dalej, co jakby powoduje, że oczywiście za wszystko i tak płacą mieszkańcy, ale system tych opakowaniowych jest jakby podatkiem pośrednim, więc nie płacony poprzez jakby kasę gminy i to jest jakby dużo przyjaźniejsze. Więc porównanie akurat Niemców, gdzie ta opakowaniówka dochodzi do 5% i porównywanie, że to jest tańsze, jest oczywiście po pierwsze nieprawdą, a po drugie kompletną manipulacją, bo jak tu już powiedziałem, i tak płacą znacznie więcej, a gdyby porównać, to by należało z naszych stawek zdjąć 1/3 opłat, to wtedy byśmy porównywali dopiero podobne systemy. Jak porównujemy w sposób jakby tak, no to powstaje oczywiście kompletny fałsz. Jeżeli chodzi, żebym się już tak nie powtarzał, oczywiście jeszcze raz powtarzam, że wszystkie wyliczenia, na których to się opiera, były w Wysokiej Radzie i poszczególnym komisjom, jak również klubom zainteresowanych, były przedstawiane te kilka miesięcy temu i oczywiście one się nie zmieniły, tak jak powiedziałem, ze 170 osób, milionów złotych, gdzie się bilansowały koszty i przychody, koszty spadły na 150 i do tego zostały jakby skalkulowane. Czy myśmy dokonali jakby weryfikacji, sprawdzenia, jak to się zachowuje i, że tak powiem, to w tej propozycji 150 równa się 150, można powiedzieć, więc lewa równa się prawej. Natomiast już tak szczegółowo patrząc, oczywiście pewnych rzeczy dzisiaj nie można jakby zmienić, znaczy można w perspektywie zmienić regulaminy, zakres świadczonych usług, taryfy, różne rzeczy, ale dzisiaj jesteśmy w sytuacji przetargu, czyli mamy przetarg do końca 30 czerwca, w związku z tym nagle nie można powiedzieć, że wykonawca ma robić z inną częstotliwością, czy jakoś inaczej, bo po prostu pewne rzeczy już są w formie umowy, jak wiadomo, umów się nie zmienia. Także to jest następne. Już o zróżnicowaniu jakby tych podwyżek czy obniżek poprzednio mówiłem, że oczywiście to jakby wszystko jest nieszczęściem, które polega to, że porównujemy dwa różne światy, czyli świat odbioru odpadów z metodą, która powstała. Dobrze, bo jeszcze projektodawca będzie. Panie prezesie. Oczywiście, no to może chyba tak jak patrzę teraz, to już chyba mi się udało. Panie prezesie, bo będzie projektodawca powiedzieć. Jeszcze mówił, to wystarczy. Dziękuję. Także dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Grzegorz Stawowy, projektodawca druku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, postaram się odpowiedzieć na te wątpliwości, zarzuty, które się pojawiały. Czy pana Sławomira Ptaszkiewicza go nie widzę, więc może zacznę od innych. Pan radny Szymański mówił, że
Ja przepraszam, może nie odpowiem na wszystko, bo na chwilę musiałem wyjść z sali z przyczyn osobistych, ale to, co usłyszałem, postaram się Państwu odpowiedzieć. Pan Marcin Szymański mówił o tym, że deklaracje muszą być złożone. Powiem tak, to samo mówił skarbnik, jeśli dobrze go słyszałem, zanim zostałem wyproszony z sali obrad. Proszę Państwa, otóż nie do końca tak jest. Gminy podkrakowskie w momencie rozstrzygnięcia przetargów na koszt wywozu odpadów niemalże z dnia na dzień w lipcu obniżyły stawki. I według mojej wiedzy w większości z tych gmin nie składano nowych deklaracji. Szef prawników wojewody publicznie w jednej z gazet lokalnych powiedział, że nie będzie egzekwował tego wymogu. W związku z tym sytuacja została tak, jak jest. Oczywiście rozmawiając z przedstawicielami prezydenta, myśmy prosili o to, ażeby oficjalnie wystąpić do wojewody o interpretację tego faktu, bo on jest dość istotny, bo w Krakowie złożono ponad 50 tysięcy deklaracji. Co więcej, wbrew temu, co mówi ustawa, że trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania, czy też tak jak był wyznaczony termin, bodajże do połowy maja, deklaracje spływały do października. Jeszcze pamiętam w połowie września informacji prezesa MPO, że dziennie spływa kilka do kilkunastu deklaracji nowych i później zaczęły się korekty deklaracji. W związku z tym to się cały czas działo. Ja sobie w takim razie pozwolę, odpowiadając na to pytanie, zacytować pismo, które podpisał Mirosław Chrapusta, dyrektor wydziału, numer WN-II41002747/2013, w którym jest napisane, ja oczywiście czytam kawałek, bo to nie będę czytał 6-stronicowego pisma w całości. W świetle powyższego wskazać należy, że możliwym jest przyjęcie, że zmiana danych polegająca w istocie jedynie na zmianie stawki opłaty za odpady komunalne, w konsekwencji której ulegnie zmiana wysokości opłaty do zapłaty, do uiszczenia, której zobowiązani są poszczególni właściciele nieruchomości, nie wymaga złożenia przez tych właścicieli nowej deklaracji. Niemniej jednak podkreślenia wymaga, iż przyjęcie powyższego poglądu jest wysoce ryzykowne, tak w kontekście podstawowych cech, jak i charakteru prawnego samego dokumentu deklaracji podatkowej, jako stanowiącego podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, jak i dla uzyskania ewentualnego efektu w postaci skutecznego przeprowadzenia egzekucji administracyjnej w przypadku nieuiszczenia należności publiczno-prawnej, jaką stanowi przecież opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czyli woda nie zamyka furtki. Cytuję pismo od dyrektora wydziału pana mecenasa Chrapusty. W związku z tym to nie jest tak, jak powiedział pan radny, że deklaracje muszą być złożone, tak jak tutaj podobno skarbnik powiedział. Bo tego nie słyszałem. Doświadczenia innych gmin wskazują na to, że nie muszą. Opinia wojewody też jednoznacznie w tej sprawie nie wskazuje na to, że ta deklaracja musi być złożona. Jeszcze kawałek jeden przeczytam. W sytuacji zatem zmniejszenia przez zadań gminy stawek opłat mających, jak zaznaczono, wpływ na wysokość ostatecznej płatności, można wyobrazić sobie sytuację, w której nowe deklaracje nie są składane, a konkretna wysokość płatności nastąpi poprzez przekazanie przez organ podatkowy stosownych w tym względzie indywidualnych informacji do poszczególnych podatników o wysokości zmniejszonych przypadających na nich płatności. Czyli, proszę Państwa, to jest postępowanie administracyjne, które można dokonać. Nie tylko ryzykując, że wojewoda może chcieć podważyć nieskładanie deklaracji, ale mając również argument administracyjny w ręku. Ja wiem, że to wymaga dość sporej roboty administracyjnej, ale to oznacza, że nie muszą tego robić mieszkańcy. Po tym przypomnę, że tylko 110 tysięcy osób zgłosiło się w domach jednorodzinnych, a więc pozostali mieszkańcy to są zabudowa wielorodzinna, a więc zabudowa, gdzie są spółdzielnie i zarządcy wspólnot. A więc to oni wypełniają te deklaracje i oni wypełniają korekty. Jak już